Dzisiejszy Brookhaven News. Psiny przejęły całe Brookhaven i nie został żaden chłopak. Tak, to jest niesamowicie straszne, dlatego chowajcie się w domach, jeżeli możecie. Co? Dziewczyny przejęły? Co? Ja jestem chłopakiem chyba. O nie. To ja spadam. Używam relacje z miasta. Moje auto z niewiadomych powodów zostało zniszczone. Wszędzie są dziewczyny, otaczają mnie. Pomóżcie, proszę, przyleci niech ktoś tutaj. Jestem dziewczyną? Witaj. Jest to straszne, więc dlatego jeżeli jesteś chłopakiem, to radzimy ci uciekać z tego miasta. Jeżeli ty chcesz taką fajną szczoteczkę do zębów, która zmienia twoje zęby w białe od razu, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, a przywiezimy to do ciebie. Tak, to była reklama fajrod.pl. Są kozackie koszulki i bluzy, które zaraz będą wyprzedane, bo będzie koniec kolekcji, więc spieszcie się, bo wtedy można ze mną pograć na grupie i w ogóle, więc link w opisie. Zapraszam, bo niedługo będzie już koniec. A to pewnie jakiś fake news. Nie, słyszałem to i normalnie się wystraszyłem. Teraz w tym momencie, ale w sumie no, czekaj, co dziewczyny, jak to w ogóle działa, że zamienia w ludzi w dziewczyny? Musimy jak najszybciej się zmienić w... Założyć maski, o tak, załóżmy maski. Zakładam maseczkę, tutaj też założyłeś, proszę też, załóż. No, co to jest? Nie, Simon, nie twarz. Dobra, już. Dobra, Simonku, teraz nie zdejmuj tego pod żadnym pozorem, dobra? Przysięgasz mi? Myślisz, że nas nie rozpoznają pod tym? No rozpoznają nas, dlatego musimy, nie wiem, co zrobić, Simon, nie wiem, gdzie się schować w ogóle, one tu przyjdą wszystkie. W sumie to może jakaś dziewczyna będzie dobra, co nie? Tylko, że teraz jak... O nie, co tam się dzieje? To jest ten chłopak z tej wiadomości! Uciekaj, Simon! Nie, różowe nawet! Nie wiem właśnie, co tu się odwaliło. Simonek, dawaj, chodź na dwór. Spytajmy się, może nie jest taka, co nie? To... cześć dziewczyno, znaczy... Co, my nie jesteście dziewczynami? Simon, uciekaj! Ona nas goni! Ona krzyczy, co tu się dzieje? Chłopak, chodź szybko do bunkra mojego dziadka, szybko, chodź tutaj, proszę! Dobra, idę, Simonek, spokojnie, dobra, czekaj, tu jest cleaner. Ona nas nie zobaczy na pewno? Szybko, dawaj, klikaj! O, dobra, ale twój dziadek się naprawdę zabezpieczył przed takimi apokalipsami. O, miałeś mądrego dziadka, naprawdę. Jedzenie na parę miesięcy, no to jesteśmy wygrani, co nie, chyba? No tak, damy radę sobie, tak? Tak, ej, mój misio, panie, zapomniałem o nim, nie. Muszę kogoś, wrócę, Simon, nie, czekaj, misia zapomniałeś, naprawdę? Zrozum, on jest ważniejszy, ja bez niego nie zasnę, wrócę, nie, obiecuję. Simonek, ale przysięgasz? Nie. Dobra, będę go oglądać tak, będę oglądać Simona na kamerach, mam nadzieję, że wróci. Musi wrócić, dobra, szybko na kamery, okej, to są kamery, spoko. Dobra, tędy będę widzieć, on tutaj gdzieś ma misia. O nie, tam jest rozwalone auto z wiadomości. Dobra, Simonek jest bezpieczny, jest, o Jezu, od razu mi zeszło ciśnienie z serca. Dobra, o nie, czy ja... Nie, Simonek, proszę, no nie, Simonek, one są za tobą, on mnie nie słyszy i tak, nie, gonią go, ile ich tam jest, ile tam jest dziewczyn, Simonku, proszę, nie, przeżyj, no, ile tam jest dziewczyn, co jest, halo, no nie, myślałem, że dziewczyny są fajne, ale są fajne, tylko to są jakieś apokaliptyczne, naprawdę, Jezus, no, co to ma być, no nie, już nie mam innych kamer, tylko ta mi została, co, o nie, czy to jest Simon! O nie, dobra, czyli zostałem jedynym chłopakiem na Brookhaven. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo w sumie to będzie straszne, jak one mnie dopadną. I ja też się zmienię w dziewczynę? Oh no, dobra, czekajcie, muszę wziąć pistolet. Nie będę do nikogo strzelać przecież, to są zwykli ludzie. Ach, jest bardzo długo już minęło, więc czas założyć maseczkę i stąd wyjść. Tak, postanowiłem wyjść, zakładam to coś, niech będzie... Jaka maseczka dziwna. Dobra, wychodzimy. Co prawda udaję, że teraz nie mam ocha, żeby wyglądać strasznie, ale mam. Dobra, wychodzę teraz tu, okej. Niby... O ja, tu jeżdżą ludzie, ej, zaraz, czy jest normalnie w końcu? Nie ma szans. Zobaczcie, ktoś tutaj stoi. Dobra, spytam się tej dziewczyny. Cześć dziewczyny, witam cię, proszę pani, witam. Cześć. Czemu to w ogóle, mam pytanie, ostatnio to była apokalipsa, no i wiem, że słabo wyglądam, ale... co ty tu robisz? Jesteś przecież chłopakiem. Czekaj, dziewczyno, czekaj, proszę, poczekaj. Mogę tylko się odnaleźć, tu mój kolega zginął, naprawdę, to jest mój brat, najważniejszy dla mnie. Proszę, dziewczyno, proszę, pomóż mi. Ci będzie. Musisz wyglądać jak dziewczyna. I nikomu ani słowa. Dobrze, dziewczyno, dziękuję ci bardzo za pomoc. Jesteś najlepsza. Przynajmniej nie jesteś jak reszta. Dobra, szybko biegnę. No nie, jak ja wygląda. Dobra, robimy tak. Chyba tak będzie dobrze, co nie? Znaczy, no nie wyglądam jak dziewczyna, ale co z tego? No nie mogę innych rzeczy. Dobra, szybko założę jakieś inne rzeczy tutaj. Okej, zdejmuję to. O, i wyglądam jak dziewczyna. O tak, dobra, to mogę wyjść teraz na zewnątrz. Cześć, witam, to ja jestem.
jestem dziewczyną, tak. To jestem Fajrodka. Ładne suciuchy sobie wybrałeś, hahaha. Powodzenia. Dzięki, naprawdę za pomoc. Jezu, nie wiedziałem, że tu trzeba być dziewczyną, a przynajmniej na razie mnie nie zmienili w nic. Tam jest Simonek, zobaczcie. O kurczę, dobra, wchodzę tam. I oto są. O nie, jak mi rozpoznają, to będzie tragedia, dobra. Cześć dziewczyny, ja jestem Fajrodka. Cześć pani, dzień dobry. Ja może usiądę obok moich koleżanek, bo sam jestem koleżanką, tak. Tak, dzień dobry. Simon, to ty? Simon, no proszę odpowiedz mi, no. Simon? Nie, kto to jest? Jestem Simonka. Ale on ma głos dziwny, naprawdę. On się zmienił w dziewczynę. A ty? Co? Kim ty jesteś? Na różowo bardziej paznokcie. Czerwono to nie odpowiednio. Co, one gadają o jakichś paznokciach? O co chodzi? Simon, proszę, no jesteś moim bratem, proszę, no. Jak już to siostrą, proszę nas zostawić. O Jezu, on nic nie pamięta, super. Najgorszy świat świata po prostu. Dobra, nie, wiecie co? Ja zabieram stąd Simona, biorę go na ręce. Chodź tu, Simonek, zabieram się stąd, Simonek. Nie, pomocy. Nie, Simonek, masz przestać się mówić. Jak dziewczyny... Halo? Ja nic nie zrobiłem, panie władzo, ja tylko trzymam moją koleżankę, tak. Dobra, ręce, wsiadaj, wsiadaj na szukał, to idzie szybko. Ale puszczaj, ja jestem dziewczyną, puszczaj, dlaczego mnie zabieracie? Ją. Dlaczego? Dobra, zabieramy go. Skąd wy to wiecie, że nie jestem dziewczyną, no? Nie wiedzieliśmy, ale dzięki, że już tak mówisz. Znaczy jestem dziewczyną, spokojnie, to był żart, tak. Tak, na pewno. O Jezu, no nie. Brać ją. Dlaczego chcecie mnie brać? Co ja zrobiłem złego, no? Albo cię zainfekujemy sami, albo wpuścimy tutaj gazy. Co? Jakie gazy? Ciebie zamienią. Co wybierasz? Mamy bronię. Wybieram jeszcze jeden dzień zastanowienia. No i co? Jeden dzień. Idziemy. Jeden dzień. Dobra. Czyli mam jeden dzień zastanowienia, czy chcę być dziewczyną, czy chłopakiem. Aha. Dobra, no nie, zamknęły mi drzwi, nic nie mogę zrobić. Super, no. Czekajcie. Ej, a co jakby mi podpali domek? Ej, to będzie przecież tak cute. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy tam nikogo nie ma. Okej, tam są wszyscy. Dobra, pójdę. Na pewno mnie nie zobaczą, jak zrobię nick. Dobra, przejdę tędy. Nikt mnie nie widzi, one coś tam robią. Okej, o nie, tu jest policjantka. Dobra, strzelam na dół. O nie, tutaj nie. Dobra, mam w tej konewce benzynę, nie pytajcie skąd. Uwaga, zalewam tutaj to, podpalam. I uciekam stąd, szybko. O tak. Nie, spali się, ej, zaraz, ja tego nie przemyślałem. Ja nie wyjdę stąd, one uciekną, a ja nie. Nie, one to uciekają wszystkie. Ho, jestem noobkiem totalnym. Dobra, wyważę drzwi. O, otworzyły się. O, fajnie. Czyli one otworzyły drzwi, bo musiały same wyjść. Okej, dobra, teraz wyskakuję, tylko żeby mnie nie... O nie, stoją przed domem. O nie, dobra, tędy uciekam. Zobaczcie, tam stoją. Dobra, idę po Simona, idę go uratować. Minęło parę dni od tego incydentu i na razie jestem żywy. Jadłem szczury, ale co z tego? Zobaczcie, co znalazłem. Tu gdzieś... O, zobaczcie, szedł tu Simon, jest sam. Dobra, idę po niego. Ej, ty, dziewczyno, mam nowy panikur, pedikur, hej. Tak, nowy manikur, pedikur, chodź za mną, dobra? Chodź tutaj. Tutaj. Uwaga, sorry, Simon, muszę cię uderzyć. A masz. Simonek, musiałeś na chwilę zemdleć. Musimy znaleźć antydotum na ciebie. Jedyna szansa, Simona. Simonek, budź się. Halo. To jest jedyna szansa. Będę musiał udawać chłopaka. Znaczy, być sobą. Znaczy, co? Dobra. Ogólnie to jem chipsy do rana i w ogóle jestem chłopakiem, no i gram w piłkę i w ogóle. I wtedy. Ej, dobra, to działa. To ci pomnij sobie coś, Simon, proszę! O! Jest! Simon! Udało się! Ej, Firebobek, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna? Co się stało? Nie pytaj. A czemu ty wyglądasz? Dobra, ty tego nie pamiętasz pewnie. O Jezu, Simon, dobrze, że wróciłeś. Nie wychodź na powierzchnię, nie wychodź! Nie! Jak, a co, nadal to trwa? Przecież nie ma żadnej. Jest, Simon, i jest gorzej. Ale odnaleźliśmy lekarstwo, czekaj. To znaczy, że musimy szybko zrobić wiadomości, szybko, chodź, musimy wszystkim powiedzieć. Dawaj, chodź do strefy wiadomości, come on. Co powiedzieć, Fajrod? Nieważne, chodź za mną. To już tutaj jest TV Station, czyli tutaj tak, jest telewizja. Fajrod, co ty chcesz zrobić, powiedz mi, tylko to sobie, co ty chcesz zrobić? No lepiej nie pytaj, ja chcę po prostu wejść do wiadomości i żeby wszyscy dowiedzieli się o sposobie wrócenia do bycia chłopakiem. Dobra, czekaj, tu są wszystkie, czekaj, musimy jakoś zwabić. Simon, musisz być wędką, znaczy wabikiem, biegnij tam, krzycz. Jestem chłopakiem, zapraszam za mną, chodźcie, złapcie mnie, chodźcie. Nie, dobra, biegną za nim. Gonić go! Ej, co one krzyczą tam? O Jezu, dobra, szybko biegnę do telewizji. O, dobra, okej. 3, 2. Chciałem poinformować każdego widza z osobna, że aby stać się chłopakiem, trzeba zachowywać się jak chłopak. Tak, to jest bardzo proste. Ej, ty, Gosiu, kamera jest włączona, co ty chcesz uzyskać?
Witajcie w świecie dziewczyn, czyli Brookhaven Dziewczyny News. Tak, i dzisiaj powiem wam o tym, że chłopacy zostali znalezieni w naszym świecie i jest to nazwa Iroad oraz Simon. Tylko jeden to jest dziewczyna, a jeden chłopak. Wszyscy zostali już złapani do więzienia, także nie musicie się o nic obawiać. Pozdrawiamy. Druga część apokalipsy. No i ogólnie mam dla was coś fajnego, za łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Bilet do naszego miasta! Tak, proszę, będziecie mogli do nas przyjechać. Zostaw łapkę w górę i suba, dziękuję bardzo. No i jeżeli chciałeś kupić kiedyś na fireroad.pl, a zastanawiałeś się, kiedy to jest teraz najbliższa pora, bo koniec, wszystko zostaje wyprzedane. Fireroad.pl. Zapraszam do oglądania i link w opisie. Czemu jesteś przywiązany? Halo? Coś stało? Tak, zaraz zamienimy cię w dziewczynę, ale masz jeszcze chwilkę czasu. Przez ten czas my pójdziemy, słuchajcie, wszyscy do kuchni, a Simonkowa i ty zostaniecie go pilnować. A no nie, co tu się dzieje? Czemu one mi przywiązały? Tu jest cały świat dziewczyn, o nie, to wróciliśmy do tego, co wtedy było. Simon, proszę, odmień się, no. Proszę, przypomnij sobie o mnie. Może ty mi pomożesz, chociaż ty, dziewczyna. Jak mam ci pomóc? Ona mnie zniszczy, jak ci pomogę. Jak ona ma cię zniszczyć? Przecież ty masz pistolet, no. Simon, chociaż ty? Simonkowa? Nigdy, fajrociku. No nie, on już wyprany mózg, totalnie. No dobra, wypuszczę cię, ale musi się zgodzić tamta. Wiesz, że oni robią naleśniki w kuchni? Naleśniki twoje ulubione. Moje ulubione! O, dobra, pobiegła. A teraz mi pomożesz? O, dobra. Jest, dobra, dzięki, odwiąż mi rękę. Dobra, jeszcze drugą, proszę, tylko drugą. O, dobra. O, jest, dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję ci za pomoc, dziewczyno, ja teraz szybko uciekam. Dobra, jeszcze muszę wziąć Simona. No dobra, gdzie tu jest Simon? Oj, Simon, zobaczcie. Wielkie to dziewczyny, ja sobie na górę pójdę zejść w samotności. Idealnie, idealnie, o nie, one mnie zobaczą. Dobra. Zobaczył mi, jakie nówki. Dobra, idę na górę teraz. Przykro mi, ale jednak będziesz złapana. Jedziemy stąd, Simonek, dobra. Cyk, i teraz stąd uciekamy. Simonek, będziemy wolni, jest. O nie, czy one nas widzą? A, Simonek. O nie, one chcą nas gonić, słyszałeś to? O nie, on i tak chyba on chyba zemdlał ze szczęścia, że będzie zaraz chłopakiem. Dobra, biegam tutaj, w dom, szybko, o. Czemu on jest różowy? Co to ma być? Dobra, zasłonię żaluzję, żeby nas nie zobaczyli. Simonek, złaś mi z rąk, no. Dobra, zasuwam, jest, udało się, dobra. Simonek, ty żyjesz, proszę, no. Ej, czekajcie, ja go mogę odmienić. 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i robię dziwne rzeczy. Jest, Simonek, siema. Jest, wrócił do nas. Jezu, ale czemu ty tak śmiesznie wyglądasz? Co? Przecież ty patrzysz w ścianę. A, to dlatego. Simonek, musimy opracować. Kto puka? Simonek, nie, to chyba dziewczyny. Weź otwórz pierwszy. Boję się, uwaga, 3, 2. Co? To jest chłopak, chłopczyk. Kim ty jesteś? Szybko, mów, bo zaraz nas złapią. To będzie dziewczyna, uno, dobra, szybko mów, no. To mój dom, ja tu mieszkam z mamą. To jest jakieś dziecko, Simon. Czy ty chodź, właź, szybko do środka, właź. Dobra, zamykam te drzwi, okej? Okay? Dobra, zamknąłem. Simon, co teraz z nim mamy zrobić? Co ja mam, dać mu mleczko, czy co, no? To nie wiem, ty ukradłeś się dom przecież. No dobra, połóż się tutaj, chłopczyku. Przynajmniej jedyny chłopak na tym świecie. No nie, Simon, znowu ktoś puka, no nie. Dobra, no chłopczyk, nie, no teraz siedzi. To ona na pewno. Czekaj, sprawdzimy jeszcze, czy rozsłonię rolety na faście, okej. Okay. O nie, to jest dziewczyna! Dobra, zamykam, nie widziała nas. Czekaj, Simon, co mamy teraz zrobić? Może, ej. Dobra, chłopcze, czy to była twoja mama przed oknem? Tak. O, tak, dobra, to Simon, chodź, ukryjemy się, on pójdzie do swojej mamy. On otwiera jej, okej. Okay. O, weszła mama ich. O, dobra, o nie, weszła mama, do środka. O nie, ona nas zje. Simon, oni weszli. O nie, weszli razem. Co tu się dzieje? Jego mama, nie, jego mama chce go zjeść. O nie! Nie! Nie, Simon, widzisz, co tam się dzieje? Gdzie ty jesteś? No nie, w takim momencie. O nie, dobra, spróbuję do nich podejść. Co ty robisz temu chłopcu? Zostaw go! Zostaw! Nie, on jest dziewczyną, Simon, widziałeś to? Uciekaj! Uciekaj stąd, szybko do bunkru twojego dziadka. O tak, tam będzie bezpiecznie na pewno. Nie, co? O nie, on tam stoi jeszcze. Nie, do bunkru, szybko, dawaj. Jest, dobra, zamykam. No nie, nie chcę się... Och, dobra, zamknęło się. Simon, mam nowy pomysł na misję, gotowy? Teraz ci wszystko powiem. Dobra, nasz plan jest taki, że Simon wziął swojego grata, co nie? Podjeżdża nim pod bank i będzie czekać na dziewczynę, aż się na niego rzucą. Wtedy ja będę mógł pójść do telewizji. O, dobra. Telewizji i powiedzieć wszystkim o pra. O nie! Rzucimy się na niego już! Co jest? Simon! Uciekaj, nie! O nie, rozwają mój auto! Co się dzieje? Simonek, nie! Simonku, nie! No nie, myślałem, że one po prostu za nim pobiegną. Ten plan się nie udał. Zobaczcie, jedzą go. I znowu będzie dziewczyną. A, dobra, sam się tam. Albo nie, mam lepszy pomysł.
Dobra, minął cały dzień, Simon tu dalej leży, no nie, ja go widziałem na kamerach przez całą noc. Simonek, żyjesz? No nie, on jest znowu dziewczyną, nie! Ej, czekajcie, ja spróbuję go odmienić. Jestem chłopakiem i przez całe dni robię nudę. Znowu się odmieni. To zawsze działa, za każdym razem. Simon, żyjesz? Proszę, żyj. Jest! Mój brachol żyje, dobra, brachol, uciekamy. Mam inny pomysł, teraz znowu musisz się poświęcić, dobra? Ostatni raz. Bo słyszałem, że jak 3 razy dziewczyny zamienią, to już się nie odmienisz w chłopaka. I to chcesz może... to na mnie sprawdzić? Nie, ale chcę zrobić inny sposób. Teraz będą musiały się rzucić na ten czołg i go aż tak łatwo nie rozwalą. Simon, jesteś gotowy? Ja pojadę do telewizji i pokażę sposób, jak być chłopakiem. Czy dasz radę? I ty kierować? Tak. Zostaniesz sam w aucie. Mam nadzieję, że nie zostaniesz dziewczyną na zawsze. Dobra, o nie, one tam jeżdżą na motorach, jeszcze na aucie. Dobra, czekaj, zmieniam kolor na różowy, żeby się nie wtapiał. Okej, okay. Simon, w tym momencie, dawaj. Lecisz. Simonek, błagam, ile jego dziewczyn goni, to jest przesada. Dobra, teraz ja muszę wbić do telewizji i tam powiedzieć każdemu z miasta. O nie, kolejna. Dobra, jest czysto wszędzie, totalnie, mogę już nagrywać. Wszyscy, o nie. Ilu tam jest ochroniarzy? 2 ochroniarzy, come on, już byłem tak blisko, dobra, spokojnie, idę ich ogłuszyć, ogłuszę ich, dobra, 3, 2, 1, wbijam, chodź tu, a masz! Nie strzelaj, proszę. Ręce. No, ale proszę, no, jestem chłopakiem jedyny, chciałem tylko pomóc. Dziewczyny próbują dostać się do mojego bunkru, ponieważ dokładnie rok temu pani Gertruda postanowiła wyeliminować każdego chłopaka na ziemi. Aha, chcę zabić każdego chłopaka i nie będzie nikogo, tylko dziewczyny. A ja nie jadłem nic już od 3 dni, więc muszę udać się po jedzenie, ale... Ale najpierw muszę przebrać się za dziewczynę, ponieważ inaczej nie da rady wejść tam. Okej, mam nadzieję, że mnie rozpoznają, założę te włosy. A założymy jakoś, może nie wiem, takie co? O nie, jak ja wyglądam! Mam nadzieję, że się nie skapną. Dobra, i teraz to jest wszystko, co mogę zrobić. Oh my god! Okej, wychodzę, zobaczymy co one. O nie, one tu stoją. Dobra, widzowie, będę udawać głos dziewczyny. Hej dziewczyny, to ja dziewczyną jestem. Lala. On śmierdzi, trochę jak chłopak. No bo to ja zabijałem chłopaka przed chwilą, dlatego. Oh my god, udało mi się. Dobra, idziemy do sklepu. Widzowie, to Brooklyn jest totalnie rozwalone. Tu dziewczyny wszystko rozwaliły. O nie, tam ona jest jedna. O ja, co się z nią stało? Oh my god. Nienawidzę chłopaków. Okej, jestem w sklepie, muszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Okej, to be... O nie. O nie, dziewczyna. Nie, proszę, nie. Jestem dziewczyną, hej! Już nie musisz mnie bić, jesteśmy razem! Co tu się odwaliło przed sekundą? Widzę, ona zmieniła ją w dziewczynę! Dobra, wchodzę tam i wezmę potrzebne rzeczy. La 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 la. Czekaj, daj mi się powąchać. Coś mi to przypomina, jakby chłopięce? O nie! Dobra! A, dobra, biorę nóż, widzowie! Pom! A, masz! Cik! Cing! Let's go! Jak ty to zrobiłeś? To ja, Fireroad! I jestem chłopakiem! I nie pokonasz mnie! Zaraz! Co to ja słyszę? A, ona ma pistolet! Trzymaj się, idziesz do więzienia, jesteś chłopakiem! Ręce do góry! O nie! Dobra, widzowie, to jest koniec! Jestem złapany przez dziewczyny! Ten odcinek to jest totalne słabizna. Dobra, idę już, spokojnie. Już, będziesz teraz zamieniony w dziewczynę. Fajrodka. O nie. Za chwilę przyjdzie nasza szefowa. Tak, i zamienimy cię w dziewczynę. Nie, bro, no jeszcze w więzieniu jestem. Ej, dawaj pocałujemy go. Ej, no dobra, dawaj. Ej, no nie, co? Czekajcie. A, co to je? Lepiej ode mnie odejście, bo... Co to jest? Nie chcę tu by... O tak, widzowie! Użyłem sposobu Jerego! One zemdlały. Dobra, cyk. Idziemy. Na. Ty, pomocy, Firebobku! Kto to... Simon? Ty jesteś przewiązany, Francuis Simon? Tak, nie mogę się ruszyć. O mój Boże, stary, one cię przywiązały. Chciały cię zmienić w dziewczynę, ta? Dobra, dawaj na ręce, bro. Dobra, tego też zabiorę. Wsiadaj, mordeczko. O, idziemy stąd. Let's go. Dobra, zwijamy się stąd, widzowie. Wow! O nie, kto to jest? A, Simon, nie! A, ona strzela! O nie! Zabiła moich kolegów, muszę uciekać. Potem ich uratuję, nie! Okej, mam 2, ale szefowa będzie zadowolona. Niam. Ej, zaraz, co mi się stało? Muszę zjeść Fajrota! Okej, ale jeszcze drugiego, jeszcze tego weźmiemy. Jaki dobry, zaraz zamienisz się w dziewczynę. Jest gotowe, idealne! O nie, to już się robi chore, widzowie. Całe miasto Brookhaven jest zmienione w dziewczyny, no.
A, muszę to odwołać i zrobić porówno. Chłopaków i dziewczyn! Okej, widzowie, zobaczyłem, że Simon gada tam z dziewczynami, co nie? On Simonka właściwie, to już jest Simonkowa. Bra, ale ja zrespię. Teraz samochód, co nie? Bank? Okej, okay. I muszę uratować mojego przyjaciela, ponieważ on jest moim najlepszym przyjacielem. Ziemia! Wow! O, bum! A masz! O nie, moje koleżanki, a mówiłeś! Simonkowa, chodź na ręce, już, już! Puszczaj mnie, puszczaj mnie! Nie, nie, on jest jakiś w transie, widzowie, on jest w jakimś totalnym transie. Okej, widzowie, i słyszałem, że jeżeli rzuci się do właśnie basenu w tej grze, to i zamknie się ten basen, to podobno zamienia się na chłopaka. Tobie wybuź mnie! Nie! Proszę! O nie, chyba mu otworzę. Dobra, otwieram. Simon, nie martw się, lecę po ciebie, sorry! Simon? Co? Czemu ty mnie w basenie utopiłeś, co? Stary, tak za to tęskniłem, wow! Dobra, zwijamy się do Firebobku, musimy powstrzymać tę apokalipsę! Ej, no true! O nie, kto to jest? Czy to jest dziewczyna? Chodź tu! O, dobra, wpycham cię! Do basenu, haha! O, kolejna, pom! I zamykam basen! O, dobra, pyk! Firebobku, ale ty mnie zrobiłeś, mój przyjacielu najlepszy! Dzięki, stary, ty jesteś moim najlepszym ziomkiem, ale teraz musimy razem, wiesz co zrobić. Wybrać nowego kota? Co? Nie! Dobra, to idę na dół i zobaczymy na kamerach. Pyk, otwieram tajemny przycisk i mamy tutaj sekretne kamery. Okej, Simon, w takim razie zobaczmy, co się dzieje na tych kamerach. O ja, wszystko jest rozwalone. Ale zaraz, co to tam jest, widzowie? Tam jest jakaś cała armia ich, czekajcie. Jakoś lepsze ujęcie na nich. Jest, widzę ich, co tam się dzieje? Ich jest za wiele. Okej, dziewczyny, musimy zabić ostatnich dwóch chłopaków, którzy zostali na tej ziemi. Wyjąć bronię. No, dobrze, dobrze, wszystkie. Zabijemy ich, raz, dwa. O, Simon, czy ty to widziałeś? Fajnie to widziałem, patrz, uwaga, takim zrobię. A, Simon, ale to jest niebezpieczne, wiesz co? Mam plan. Weźmy mi tę bombę i pobiegniemy tam i wysadzimy ich, co na to? To na pewno zadziała? Nie wiem, Simon, chyba jednak powinieneś zostać. Ja się poświęcę. Nie, ja się poświęcę, Fajruku, przyjaciół, idę tam. Nie, Simon, ja z tobą. O, na pewno? Tak, Fajrubobku. Dobra, Simon, będę patrzeć na kamerach, nie pozwolę, żebyś zginął. Dobra, wchodzimy na kamery, Simon się poświęci, widzowie. Zostawcie lajka dla Simona. Dobra, dobra, widzę go, tam biegnie, zobaczcie. Oh my god, Simon, lecisz. Bardzo do odbioru, dziewczyny, patrzcie, jestem tutaj, zapraszam, jestem tutaj. Ej, on jest za nami, atakujcie go! Po! Simon, wyrzucaj bombę, nie! Tą bombę! Simon! Źle to zrobiłeś, nie, ale tylko jedną pokonałeś. Nie, Fajrubku, ja nie umiem takich rzeczy, chciałem tylko cię uratować. Nie, Simon, zobaczcie, tam leży. Czekajcie, o, jest kamera lepsza. Nie, zabijaj Simona. Aha, czas cię zmienić w dziewczynkę. Ej, jestem Simonkowy, co się stało? Ale dobra, wytrzymam gdzieś Fajrubka, tak chodźcie za mną. Nie, Simon! Simon mnie teraz sprzeda, widzowie. O nie, widzowie, oni już wiedzą, gdzie jestem. Muszę się gdzieś ukryć. Postawię to i wejdę w to. To jest jedyna moja opcja. O nie. Dobra, dziewczyny, jest tutaj, wbijamy. O nie, one tu wbijają wszystkie. A, jedna tylko, aha. O nie, no, jest ich więcej, one się tu obstawiły. Jesteś tego pewny, Fajrubku? Simon, jak coś, to ja gadam z mikrofalówki. To nie ja, ja mnie tu nie ma już. Jakie mikrofalówki? Dobra, rozejdźcie się po pokojach. O nie, dobra, widzę, ja muszę się uciec. Stawiam to, bang. I teraz wychodzę ten, nie, źle postawiłem. Dobra, pyk, dawaj. Może go, ej, widzę go tam. Aaa, dobra, szybko, tędy. Dobra, ta drabinka, bang. A co jest, dobra, pom, jest. Uciekłem. No dobra, on nam uciekł, ale za to rozwalamy cały Brookhaven. Nie, nie róbcie temu mojemu pięknemu miastu tego. Dobra, widzowie, to jest przesada. Musimy się uzbroić. Okej, widzowie, okazało się, że dziewczyny mają swój tajemny bank. To jest chore, to jest nawet Simonkowa. O nie, mój ziomek tu jest. Nikt nie wejdzie do tego banku, a szczególnie do skarbca. O nie, a zobaczcie, widzowie, co jest w skarbcu. W skarbcu są chłopacy. To są cała moja armia, może być. Oni chcą ich zamienić w dziewczyny, a ja będę mógł ich uratować i tym samym zdobyć armię i rozwalić dziewczyny. Więc teraz tak, pyk, o nie, tam podjeżdża jedna. Dobra, uwaga, zacznijmy ją. 3, 2, POU! Trafiłem.
Ej, co się dzieje? Halo, halo, Sajmonkowa, zobacz, co tu się dzieje? Ej, zaraz, co to jest za jakaś nowa dziewczyna? Dobra, Sajmona nie chce strzelać, więc strzela tą, uwaga, to po prawo, POOM! I teraz uwaga, tu po lewo, POOM! O! I Sajmonkowa, no nie! O, co tu się dzieje do jasnego kapelusza? Czemu każdy ginie? Zaraz widzę kogoś, wracaj tu! O nie, ona mnie widzi, Sajmonkowa, nie! Dobra, nie mogę jej zabić, bo to jest mój ziomek, więc teraz, uwaga, ziemia! A masz, gościu! Będziesz Simon za odmieniony w chłopaka niedługo, spokojnie! Tak, jesteś pewny? Tak! Chodź, teraz idziesz w tę stronę, pyk! Idziemy do sekretnego miejsca, które... O, jest tutaj! Bang, Simonku! Nie jestem Simonek, tylko Simonkowa, zostaw mnie! Nie, bo ja tak uważam! Dobra, widzę, wejdziemy sobie tędy jeszcze do banku szybko. Pam, pam, haha! Jakie to było easy! Ale i tak nie odpoczynij tego sejfu, musisz zejść po kartę! Ach, masz rację, ale leź tu, masz leć tu, już! Cicho! Haha! Jestem Krystyna z Wadowic, ja Krystyna, ta Grażyna. Jedziemy na wakacje i najlepsze tu jest, że zabieramy babkę i babka tu jest. Ej, ej, jedziemy dalej, babka. Nie mam babki, nie ma jej tu. Dobra, wyskakujemy, pyk i teraz, o ja, tam jeszcze stoją jacyś ludzie, uwaga. Pom, strzał, haha, let's go, kolejna. Pom, i ostatnia. O, pom, o yeah, wszystkie pokonane, o nie. Leżeć, Fajrociku, leżeć! Teraz zamienię cię w dziewczynę, chodź za mną! O nie, gdzie my idziemy? dotknij te dziewczyńskie ciuchy! O nie, co to ma być? Jezu, jak ja wyglądam! Jak totalny głupek! O nie, co to jest? To są damskie ciuchy! Wyglądam jak Barbie! Oh my god! Teraz idziemy zamienić się u fryzjera i będziesz dziewczyną! O, nie, nigdy! Pow! Uciekam stąd, idę uwolnić chłopaków! Pam, 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 pam! Widzowie, to jest wszystko dla was! Żeby tylko tutaj na dobra, pyk, stamtąd! Babka najlepsza jest przez duże B! Babka najlepsza jest! Co ty, Simon, robisz? Leżeć! Dobra, otwieram, pyk! POOM! Chłopaki! Dawajcie, chodźcie! Dobra, bierzemy wszystkich chłopaków. Pyk, wsiadajcie, już. Okej, chłopaki, z racji, że wypuściłem was, to teraz muszę zamienić was w armię, więc przebierajcie się w armijskie ciuchy. Nie armijskie, tylko żołnierskie. Nice, i to jest moja cała armia. Teraz ja wam przekażę bronię. Ja mam coś takiego, na przykład shotguna, co nie? Shotgunik jest spoczko zawsze, pyk. Dla ciebie, pyk, proszę, wyjmijcie wszyscy. Nice. Wow, moja armia się uzbraja. Okej, żołnierzy, jeszcze ogarnąłem nam czołg. Ukradłem go od dziewczyn, więc jest różowy, ale w sumie zawsze coś, co nie? Więc wsiadajcie, kto będzie kierować czołgiem? Właśnie, dobrze, armio. Rozwalimy ich wszystkich. Wow, ale ja też muszę się przebrać, bo wyglądam jak nubek. Uwaga, pam, pam, P.O.E. pencil, no badą. Dobra, pyk, wszyscy są gotowi. To jeszcze sobie zrespię drugi czołg, pyk. I mamy dwa różowe czołgi. Kto nie ma miejsca, tam wsiada do mnie. Dobra, chłopaki, za mną, wyjeżdżamy. Pam, 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 pam. Ej, tam są, widzę ich te czołgi, dobra. Teraz to spokojnie, musimy wycelować, wyceluj w nich, dawaj. U góry, gościu. Strzelaj, dobrze, pow. Rozwaleni, haha. Ej, zaraz, czy ja widziałem cień samo? Nie, oni są nad nami. Haha, Fajrobku, szykuj się na rozwałkę. Nie, Simon, oni się zmienili, kiedyś byś dobry. Musimy go odmienić. O nie, co on robi? Co on robi? On nie umie prowadzić. I uwaga, drugie podejście, tym razem celne i nie, uwaga, proszę nie. O! Nie, wszyscy moi żołnierze nie żyją. Co tu się odwaliło? Ja mdleję. O nie, co jest? Czy my wszyscy jesteśmy w więzieniu? Bracia. Co on robi? O nie, Simonkowa. Simon, co oni się zrobili? Wiesz co, Fajrobku, zanim zamienimy was dziewczyny, to musi jakoś wyglądać, dlatego idzie do fryzjera. Nie. To już będzie ostateczne zamienienie, po którym nie można się odmienić, dlatego po kolei wychodzić. Ja nie chcę, bro. Co to jest za kolejka? To jest kolejka do śmierci. Okej, a więc pierwszy, zapraszam. O nie, Simon, co ty chcesz mi zrobić? Uwaga i pierwsza osa do armii. Wow, do armii, wow. Tak, nie śmiej się, bo teraz ty, twoja kolej. O nie, to jest chore, widzę, teraz kolejny. Następny i
pyk, następna. Okej. Okay. Błagam, nie rób mi tego, proszę. Serio, błagam. Kolejno za darmi, ty będziesz przewodniczącą. I uwaga, zostaną już tylko trzech chłopaków, zapraszam. Ja będę kolejny, teraz bykonek. Nie, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę, nie. O nie, bykonek. Szybciej tam. O, oni są straszni. Teraz zamienił ich w ich armię. No już nie mam żadnych szans. Moi wszyscy armiowicze zostali zmienieni, bro. Gotowe. O i nie. Teraz są ostatnich dwóch chłopaków na ziemi. O nie, one tu wszystkie na mnie patrzą. Ja nie ucieknę. Przedostatni chłopak. Gotowy. O, what? Kolejnego zmienił, dobra. Firebobku, siadaj tutaj. Nie, Simon, ty kiedyś byś lepiej. Fajrotkę. Nie. Nie, nie, ja nie mogę na to pozwolić. Ło, pom, uciekamy. Widzowie, nie dam rady. Pom, teraz bomba, zarzucamy. Okej, okay, i wybuch, bam. Teraz muszę jakoś odkryć antidotum czy coś. Nie wiem co robić. Okej, okay, widzowie, mam plan, zabiorę Cybobka i jakoś go odmienię. Ale wy super wyglądacie, dziewczyny. O, manicure, pedicure i te sprawy. Co jest z Simonem? Dobra, Simona mi odwaliło. Dobra, zróbmy tak. Najpierw muszę jakoś odgonić te dziewczyny, tylko nie wiem jak. Może strzelę? Dobra, POU! Dziewczyny, co to było? Uciekajcie! Co jest? Dobra, Simon pobieg. Teraz muszę go złapać. Pójdę sobie tędy, bang. Zrobię tutaj worek, bang. I hop! O, dobra, dobra. Simon, odwróć się. Co to było? Simon! Co ty tu robisz? Chodź ze mną, idziesz ze mną, teraz! Już! Pomóżcie dziewczyny, zostaw mnie! Nie usłyszą cię! Doracimy tędy, widzowie, i zamieniamy go w normalnego! Wow! W takim bądź wypadku muszę zrespić jakiś basen, więc pójdziemy tu na górę. Bang! Zamkniemy Simona w basenie i tym samym on się odmieni. Wow! Więc stawiamy. Bang! Fajr, odpuść mnie, nie chcę wracać, dobrze, tak jak jest! Nie jest, ty masz jakoś... Nie wiem, coś masz! O, one się zmieniły, czekaj, pyk! Okej, okay, i wskakuj do wody! Bang! Odmieniaj się, odmieniaj się. Pom. Wow, Simon! Co ja tu robię, Firebobku? Simon, odmieniłeś się! Ej, dziękuję, dzięki ty w końcu jestem normalny, mój przyjacielu. Proszę, to dla ciebie. Wziąłem sobie kulę mięsną, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem dziecko, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem statuetkę i wiesz co się stało? Też nie trafiłem, ale teraz jest spoko. Bo jem i pogadamy apokalipsa i będzie gituwa. Oh yeah! I to będzie mega gituwa! Simon, dlaczego te dziewczyny nas tu zniszczyły? Jestem mega smutny, zaraz czy to są dziewczyny tutaj? Simon, uciekaj! Zostawcie mojego kolegę, biorę go ze sobą i uciekamy stąd, bo jest zdrowo. Simon, gonią nas! Nie! Halo, halo, Simon, jesteś? Fajrówku, radzę ci uciekać, bo dobra. Jak będziemy musieli tutaj czekać. Racja, racja. Ain't no true. Więc ja wsiadam sobie tutaj do tego i przejażdżam sobie mój kolego, wow! Dobra, teraz wysiadamy. Bang! I... Wow, jesteśmy w innym miejscu teraz. Gdzie wyszliśmy? O, tutaj, dobra, tu jesteśmy bezpieczni, na pewno. Okej, okay, Simonek, ta wojna się jeszcze nie kończy, natomiast widzowie, to na razie będzie na tyle i jutro dokańczamy tę wojnę. Tak, więc zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby jutro nie przegapić odcinka, co nie, Simon? Tak wyglądała szkoła przed tym odcinkiem, a tak wyglądała po. Co tu się stało? Jeżeli ktoś może, to zostawcie łapkę w górę, żeby się stał taki duży, o! I subskrypcję z wokiem, żebym stał się, o. A na fajrot.pl możecie kupić kozackie koszulki. Ja chyba kliknę w link, gdzie moje nogi? Link w opisie jest i tam kozackie koszulki kupić. I zapraszam do odcinka. Och, właśnie z mamą się przewracamy do nowego domu. W tamtym było wiele lepiej, wiesz mamo? W tym jest jakoś słabo, słabiej według mnie, no. Synku, spokojnie, tu też znajdziesz przyjaciół. No ja tam miałem Simonka, Cybobka. Trafiasz do szkoły tylko dla dziewczyn, bo tylko taka była w tym mieście. Co? Szkoła tylko dla dziewczyn? Chyba, że tu jeszcze, co był żart, co nie, mamo? Nie, synku, dlaczego? Nie, jak to szkoła dla dziewczyn? Ja rozumiem dziewczyny i chłopaki, ale tylko to nie ma sensu. To nie było innej, nas nie stać na lepszą. Dobra, mamo, wziąłem Doritosy, może mnie polubią wszyscy, bo mam Doritosy, chociaż to jest szkoła dla dziewczyn, to nie wiem, czy one jedzą. Nie, no raczej jedzą, co nie? Dziękuję, mamo, za podwózkę. Chodzę tam, ciekawe, co będzie. Co? Co jest? To co ja? Chłopak, chłopak, chodź tu! Co jest? Pomocy! Chłopak, ale! Pomocy, no nie, dziewczyny! Czemu? Ja chciałem się tylko zapoznać, no, Nie, chłopacy się nie zapoznają, spadaj stąd! Co? Czemu mam taki makijaż, no? Dziewczyny, zostawcie! Dobra, dziewczyny, spadamy, jeszcze się nim zajmiemy! No nie, moja twarz, jak ja wyglądam! Ej, czy one chcą mnie zmienić w dziewczynę? O nie, dobra, idę tu umyć w łazience.
Jezu, no jak ja wyglądam. W tej szkole nie ma żadnych chłopaków, to jest mega dziwne, dobra. O nie. Czemu w talencie dla chłopaków tam ktoś jest? Dobra, sprawdzę, podejdę. Uwaga. Halo, przepraszam, otwierać, chcę wejść. Simon! Fire Road! Dobra, może ja wyjdę, poczekam chwilkę. Stary, co ty robisz w szkole dla dziewczyn? Po prostu mi powiedz, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna? Ale czekaj, zmyję to. No pojechałem za tobą i trafiłem tutaj, bo nie chciałem, abyś nasze miasto opuszczał. Jezu, Simon, no. Dobra, zostajesz w tej szkole? Nie mogę, muszę iść do swojej, ale spotkamy się po... Simon, nie! No i super, zostaję znowu samym chłopakiem. Ode mnie się odsunęły, ja... nie, jestem niechcianym dzieckiem. Dzieci, to jest lekcja o tematyce fryzjerstwa, więc dzisiaj na przykładzie Fajrota będziemy wszyscy obcinać woski. To lekcja fryzjerstwa? Co to jest szkoła fryzjerska? No nie. No nie, proszę, zostaw mnie, ja nie chcę. Dzieci, patrzcie, tak obcina się włosy. Nie, proszę, nie. Nie, dlaczego pani wyrywa je kluczem? Tak się nie robi, zero kompetencji. Pomocy, no nie. Co jest z moimi włosami? Przestań mi. Ja wyglądam okropnie. Co jest moją fryzurą? No, osoba do układania mu włosów. Nie, proszę, tylko nie to. Ja chcę, proszę pani. O nie, proszę, tylko nie to. Nie, co to jest? Wyglądam jak pędzel. Nie, pomocy, co to jest za fryzura, no. Jeszcze nie skończyłam, siadaj. To moje włosy i mam prawo robić. No ale prosimy cię. Siadaj albo nagana. O, dobra, siadam. Dzisiaj opowiem wam o trendach, których uczy Roblox i jak stylowo się ubrać. Zapraszamy Fire'a jako przykład. Znowu mnie, kolejna lekcja. Zobaczcie, co one mi zrobiły z włosami, no. Nikt tu nie umie nic zrobić, normalnie obcięły tu i... Fire'aucie, pokaż nam trendy, których się nauczyłeś w domu. Nie. O, i pięknie, tak właśnie wyglądają dzisiejsze trendy mody. Co w ogóle za lekcje? Takich nie ma normalnie, nawet w takich szkołach, no. Pepa, dobra, przebieram się tu. Dzień dobry, kim pani jest? Cześć, to ja, Bella Ciao. Cześć, Bella Ciao. Masz oddać kanapki. Co? Jakie kanapki? O co chodzi? Oddawaj. O nie, to jest chyba szkolny bully. No to lecisz do szafki. Nie, co? No i wlecień. Pomocy. Nie, no i znowu. Jak zawsze. O, Fire Junior może wyjdzie. Nie wyjdzie. Czy ja słyszę dzwonek? Nie, dzwonek, już koniec szkoły. Ja chcę stąd wyjść, proszę. Nie, czy wszyscy wychodzą ze szkoły? Nie, wszyscy wychodzą ze szkoły. No nie, ja tu muszę zostać. Synku, halo, czemu nie przyszedłeś sam do domu, synku? O, mamo, tu jestem. Mamo, tu w szafce. Co? Czemu w szafce? Kto ci tu zamknął, synku? Mamo, proszę, otwórz. O, dzięki za ratunek. Synku, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna? Mamo, musimy spadać z tej szkoły, nie chcę tu chodzić. Nie, no chodź do domu, załatwimy to, zmieni ubranie i w ogóle. Najgorsza szkoła świata. Dobra, Simonek, znasz plan? Rozwalamy toaletę i zatapiamy szkołę. Ja tu nie będę chodzić, dobrze. Czekaj, jest 6 rano, jeszcze nie przyszedł nikt do szkoły, więc dawaj. Ogólnie jest taki plan, widzowie, że rozwalamy tę szkołę, bo ja tu nie będę chodzić. Nie będę. To ty idź do damskiej i rozwalaj tam kibel. Okej. Dobra. Żeby się zatopiła ta szkoła. Bobek, jesteś gotowy, patrz, zobacz to. Co jest? Co? Ej, Fajrut, bo chyba coś przebiłem przypadkowo. Co jest? Simonek, co? O, co ty narobiłeś? Co? Nie aż tyle, zatopiłeś całą szkołę. Przynajmniej pływać może, ale fajnie. Nie, spadaj za nim dyrektorka, to zobaczę, bo będzie mi przerąbane, szybko. Co tu się stało? Simon, ty chyba rozwaliłeś główną kanalizację. To chyba dzisiaj lekcje będą odwołane, no nie. Co jest? Zobaczcie, całe Brookhaven jest zatopione, no nie. O Jezu, jak dyrektorka się o tym dowie, jak burmistrz się o tym dowie. Simon, mamy przerąbane teraz, no. Wielki basen. Nie, to nie jest basen, no. Wbijaj na górę, szybko. Jezu, dobra, wracajmy do domu, bo tam chyba stoi. Nie. Jezu, jaki chill. Pani odwołała wszystkie lekcje, dyrektorka, bo się jakimś cudem szkoła zalała. No i my z Simonem oglądamy sobie kotki egze, nie? To fajne. Simon? Czy ja tylko słyszę? Co przed naszym... Nie, czemu tu podjechał autobus szkolny? Czekaj, sekunda. Dzień dobry, czemu ten autobus podjechał? Tu nie ma przystanku. No wiesz co, zalało nam szkołę i dzisiaj dziewczyny się pouczą u ciebie, okej? Okay? Co, jak to u mnie? Ale dlaczego nie u siebie w domach? Nie lekcje. Chodźcie. Jak wchodzi? Ja nawet nie pozwoliłem, no moje... Co jest, czemu? Proszę pani, no. No tak, no ja wracam już z klasy, pa.
No nie! Dobra, przynajmniej się nie dowiedziała, że ja to zrobiłem. Kto tam Fajrod był? Kto chciał? Simon! Zobacz, kto do nas przyszedł. Ej, on ma łóżko, poskaczmy na nim! Simon, zobacz to! Nie. Zostawcie moje łóżko i moje zabawki, no! Ach, jedyne słuszne miejsce w tym momencie. O, chodź Simon do mnie. Siedzimy, dopóki one stąd nie wyjdą. A, Simon, dobra, godzina minęła, chcę stąd wyjść, wypuśćcie na... O, co jest? Czemu ktoś tam wystoi? Czy coś tu się zmieni? Ej, no czemu mi wirusy zainstalowały się? Ej, Fajrod, wiesz co, wirusy to chyba... Zobacz twój dom! Jezu, właśnie coś tu się zmieni... Nie, czemu wszystko jest różowe? Kto to zrobił? Postanowiłyśmy pozmieniać trochę kolorki twojego domu i zobacz swoje auto. O, nie, nie, nie! Mamo, mamo, twoje auto! Co się stało z nim? Nie! Jak to teraz wszystko wygląda? O, mama. Cześć, mamo. Jak to ty pomalowałeś tak pięknie nasz dom? Nie, to nie ja, mamo, to te dziewczyny. Pani dyrektorka je tu wpuściła. Ale co, muszę im podziękować. Co? O Jezu, wszędzie dziewczyny. Proszę was, bądźcie normalne dziewczyny, a nie takie jak teraz. Ach, otworzę. Nie, dobra, mam tego dosyć, ja! Dziewczyny, chciałybyś się może wyjechać na fajną przejażdżkę? Tak, przejażdżka, kochamy, tak, tak. To zapraszam za mną, dobra? Simonek, ty też chodź za mną, dobra? O, tutaj jest autobus. Chodźcie, dziewczyny, to będzie najlepsza przejażdżka w waszym życiu. Podjeżdżamy pod lotnisko. Nie umiem prowadzić, bo mam 10 lat. Zapraszam, zapraszam, chodźcie dziewczyny. Mamy lot ale na... Ale podróż. Na Zanzibar, czy na Alaskę, ale nie mówmy tego. Tak, tam, tu proszę. Ja, Zanzibar, zawsze chciałam tam pojechać. Simon, ty nie. Nie. Dzięki, zawsze chciałem, już się spakowałem, pamiętaj, ale... lubiałem cię, cześć. Nie, Simon, ale to był lot na Alaskę. Jezus, Simon, po co ty tu wbijałeś, przecież to nie ma sensu. O, dobra, ej, a Simon, co ty robisz, czy kto tym statkiem, kto tym statkiem kieruje, Simon? A to nie twój tata? Nikogo tu. A! Chyba się rozbijamy, dobra. No uratuję sytuację. Dziewczyny, spokojnie, nie marcie się. A, przestańcie panikować, spokojnie, no. Zaraz to naprawię. O nie, Simon, dobra, już jest po nas, musimy skakać. Dobra, dawaj, skaczemy. A, walniemy w szkołę, co jest? Dobra, skok! O Jezu, nie udało się nam wyskoczyć. Dobra, dziewczyny, w co walnął nasz samolot? Co? W szkołę walnął? O nie, co ja narobiłem? Dobra, czyli na 100% już nie wrócimy do szkół. Wiecie, przez kogo są zdalne nauczenie. Ach, dobra. To teraz do twojego domu chodźmy. Nie. Czy ty mnie zrzucasz? Dlaczego to robisz? Nie będę z tobą. Ukradłaś mi rzeczy z fajrod.pl. I w ogóle ten list jest fejkowy. Co ty mi zrobiłaś? Fajrod, nie rzucaj mnie. Rzucam cię, to już jest koniec naszego związku. Przykro mi. Haha, ha. W sumie to ci nigdy nie lubiłem, wiesz? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, kupiłam ci nawet kwiaty. Dobra, zostaw mnie. Ty jesteś naprawdę oszustką, pobiłaś moich kolegów. Dobra, idę stąd, papa. Mamo! Mamo, mamo! Tak, córeczko, co się dzieje? Mój chłopak mnie rzucił i chce go z powrotem, bo inaczej zniszczy każdego. Córeczko, dobrze, już to ogarniemy, spokojnie. Tatuś się tym zajmie. No, a jak się nie zajmiecie, to ja zniszczę ten dom i wszystko. Osoby, które nie zostawiają łapek w górę i subskrypcji z dzwonkiem. O, żałuję, że nie zostawiłem jej. I osoby, które zostawiają łapki w górę i suba. I zapraszam was na fajrud.pl. Bo inaczej ta Godzilla zje ten świat. Poza tym koszulki już zaraz się wyprzedadzą, więc zapraszam. Link w opisie, już nie wrócą, serio. Zrobię ten nowy trik z TikToka. O, okej. Dobra, musicie zrobić w ten sposób. I jak się wybijecie, to wtedy robicie tu. Okej, okay? I musicie wlecieć. Na TikToku tak było, że musicie wlecieć prosto na tą trampolinę czy coś tam. Aj, nie udało mi się, no prawie. Synku, idź do przedszkola, bo to jest niebezpiecznie. Nie jestem twoim synem. Dobra, chcę tylko zobaczyć, co robisz, stary. Proszę. O, ale fajne. Ej, ty, on to holuje, ale to jest kozackie. Ej, może w przyszłości zostanę holownikiem? Pora karmienia tutaj, młody, proszę. O, ja nie chcę. Ja nie chcesz, każdy musisz. O, tutaj ci go podrobnią. Bum! Ej, fuj, ty to wziąłeś do buzi, chciałeś mi to dać? Czekaj, tu leci samolocik. Aha, to jest przeszuty kaburger, o fuj. Nie będę jeść papki, idę na górę. Halo, halo, chcielibyśmy zaadoptować zielone dziecko o imieniu Fajrod. Ej, to fajnie! Wiecie, że nie miałem rodziny od 200 lat? Dziecko, ty masz 2 lata. No ja rozumiem państwa, ale nie wiem, czego chcecie. Co? Ej, ty chcecie mnie! On jest potrzebny, bo moja córka chciała, będzie idealny. Ale co? Czekajcie, coś mi się... nieważne, a czym jeździcie? Jeździmy bardzo fajnym autkiem, bardzo drogim. Ej, czy nam odholowali auto? A, mężu, biegniemy! O, odholowali auto, ej! Aha, moje auto!
Oj, super, pierwszy dzień. Proszę pana, mogę się dowiedzieć, czemu wyglądam w ten sposób? No bo moja córeczka prosiła, żebyś wyglądał jak jej ulubiony Ken. Nie, dobra. Ale Ken ma białe ząbki, chodź do dentysty. Ale o co chodzi, jaka córeczka, nie wiem. O, dobra, ale do dentysty się przyda, bo nie byłem. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. My chcieliśmy do dentysty, tak tata powiedział. O tak, dentysta, Simon Johnson, zapraszam. O, boję się tato, ja nie chcę. Spokojnie, synku, będzie dobrze. Do czego to służy, proszę pana? To jest praca hydrauliczna do mierzenia małych dzieci. Tutaj go dałem po zabiegu. A co? Co to miało się? Aha! Co się dzieje z tato? Ach! Proszę pana, proszę mu zrobić białe ząbki jak Kenowi z Barbie. To powiedz, Simon Johnson, to jest bardzo brutalny syn, proszę wyjść. Dobrze, dobrze. Proszę to zrobić, dobrze. Syneczku, boisz się? Aaaa! Ja nienawidzę! Nie, proszę, nie. Czekaj, spokojnie. Pomyślmy. A więc zacznijmy najpierw od może jakiegoś znieczulenia. Tutaj idealnie ci się przyda. To jest paralizator, proszę. O, jestem znieczulony. Dobrze, i teraz trzeba sprawić, czujesz coś? Proszę pana, co to się stało? To tak ma być? Tak, to ma być. To teraz panu tutaj lekko ząbki wyczyszczę, co są wyleciały. A, to jest mop, proszę pana. Moje zęby, nie mam zębów, proszę pana. Nie mogę mówić. A dobrze, ja właśnie nie widzę, bo maseczka mi to zasłania, ale teraz troszkę. Nie, to jest sekiera. Proszę pana. Proszę pana, czy tak powinienem wyglądać? Oczywiście, bo ja nic nie widzę, czy tak ma być? Pewnie, jaki pan śliczy, o tutaj ząbki panu myjemy. To proszę pana, czemu ja mam jednego zęba? Jak jednego zęba? Jezu, kto ci to zrobił, dziecko? Jakie? Nie, no ratujcie go! I uwaga, teraz ostateczny efekt, jeszcze tylko ci zdjęcie zrobię, obróć się! Ja się boję, ja nie chcę! No obróć, już jest wszystko gotowe! No dobra! Wyglądam pięknie? Jak pan ocenia? Wygląda pan przepięknie, jak własne dziecko, to jest dzieło sztuki. Serio? To pokażę tacie, dobra. Tato, jak wygląda według ciebie, tato? Jezu, co to za pan? Proszę to zmienić, to wygląda ohydnie, gdzie on uciekł? On uciekł gdzieś, co? Moja córka mnie znienawidzi. O co chodzi? Ja nie wiem, o co im chodzi. Córeczko, jesteś gotowa? Mamy dla ciebie prezent, tylko nie otwieraj oczu. Jaki prezent? A, że ja, dobra. No nowym bratem. Ej, ciekawe jak wygląda moja siostra. Ej, ona tam jest, ale nie mogę jej zobaczyć tam przez to. Córeczko, no chodź tutaj, czekaj. Tata, się boję, serio, naprawdę? O ja, ona tam mówi coś. No halo, rodzice, je zakrywajcie, chcę ją zobaczyć, no. Czemu nie ją zakrywają, no halo. A, dobra, czekaj się, przejdę. Fireout, znowu jesteśmy razem! Nie! No! Dlaczego? Proszę pana, co to ma być? No, myślisz, że dlaczego się adoptowaliśmy? Chcemy to dla mojej córeczki. No, tatusiu, jesteś najlepszy, naprawdę! Kocham go! Nie, zostaw mnie! Fireout, przygotowałam całą noc na granie w Robloxa, czaisz to? Ja nie chcę, wiesz? Ja w ogóle z tobą nie chcę być, idź sobie! Ale jak to? A jak ci dam 10 tysięcy Robuxów? Nie. A zaszczekasz za 10 tysięcy robuxów? Nie, nigdy! Zrobisz wszystko, mam pistolet na kulki! No nie! Co mam zrobić? Zaszczekać! Co tu chodzi? Dobra. Łew! Bo się dlatego cię kocham. Fireout, idziemy do sklepu. Mam nadzieję, że mi kupisz jakieś rzeczy. Dobre sobie. Ej, a kto to tak jedzie na tym rowerze? O, moja BFFF, Best Friend Forever. O, to twój chłopak? No. O, mam nadzieję, że będziesz dla niej miły. No, to chodźmy do sklepu. Dobra. O, Simon, widzę, że sobie dorabiasz na kasie. Dobra, to ja wezmę to. O Jezu, nie jesteś mi na to troszeczkę. No, mam nadzieję, że kupisz coś swojej dziewczynie. Nie. Masz kupić, albo będę wkurzona. Jezu, co ty mi rozkazujesz? Dobra, kupię Doritosy, nie jesteśmy na więcej. Więcej! Dobra, to pizzę. Więcej! No, dobra, to kupię to. Ale mnie nie jesteś na... Dobra. A, proszę pana, wszystko dla mojej dziewczyny idzie. Niby dziewczyny, bo jej nawet nie lubię. Dobra, proszę, no. Dobra. Dziękuję ci, Fireout, że zrobiłeś to z własnej woli. No, z własnej woli, 100%, to prawda, no. Okej, dobra, zrobiła sobie drzemkę psychofanka i ja muszę stąd zwiać. Nie mogę tu siedzieć więcej, zobaczcie jak ja wyglądam. Po prostu wrak człowieka. Okej, ona tam śpi, okej, to wychodzę tędy. Teraz trzeba wejść do windy, na samą górę. I będę musiał skakać, o Jezu, to będzie bolesne, ale
O, dobra, uwaga, robię skok. Moje nogi, aż mnie bolą. Dobra, możemy już uciec. Jest, udało się. Teraz zostanę bezdomnym dzieckiem. Tak będzie lepiej. Nam, znalazłem kanapkę. O, Jezu, jak dobrze, przynajmniej tyle. O, Fajro, ty czemu od nas uciekłeś? Halo, tak nie wolno. Właśnie mogę, to wy nie możecie mnie brać. Wracaj tu, dziecko. Nie, bo zadzwoni na policję, nie może pan tak robić. Dobra, przemyślisz to sobie i wrócisz do nas. Nie wytrzymasz na dworze, papa. Ale tato. Spokojnie, wróci do nas, córeczko, spokojnie. Dobra, jedźcie sobie, kurczę, no. Ja to sobie poradzę. O, kanapkę ze szczurem, o. A, muszę się gdzieś zatrudnić, bo jest tak zimno na dworze. Znaczy jest ciepło, ale... O, dzień dobry, proszę pana, mogę się zatrudnić tutaj? Tak, ale musisz pakować i to nie tylko paczki. Pakować mięśnie, pewka, umiem tak. O, dobra, wezmę to. O, jakie to jest proste, gdzie ta paczka? Chciałbym już pakować, proszę pana. O, mam paczkę, proszę, podaję. Dobrze, a więc bardzo dużo paczek przeniosłeś przez ten dzień, więc proszę, to twoja wypłata. Wypłata! Yo, $1000 zrobiłem, ja będę milionerem. Ej, ulepszę sobie dom. I uwaga, ulepszy te rudery w coś kozackiego. Na. Bek! Wow, jaki upgrade. Ale kozak, mam teraz kozacką chatę. Nie no, serio, kozak. Ale się fajnie śpi w mojej chacie. Alo, dobra, podpalamy to. Ej, co? Czemu słyszałem tatę tej dziewczyny? Nie, czy oni podpalili mi dom? Aaa, co oni się zemścili? Wracaj do nas, bo moja córeczka chce. Ej, to jest chamskie, nie do pralki, nie. Dziecko, idziesz z nami i jesteś już do końca życia z moją córką. Nie. To czekaj, ja ci pokażę ścieki, tylko zejdę i otworzyć, to poczekaj tu. Dobra. Ej ty, otworzę ci, bo ty jesteś jakiś smutny. Tak, proszę, otwórz, proszę. Dobra, proszę, wyjdź sobie. Co? Jest ona pistolet! Odwaliło mu! Nie, ona miała rację, żeby go nie wypuszczać! Jezu, ona się nie dowiedziała o tym. Dobra, zamknę tu. Nic tu nie było, no, spadł was to, spadaj, wypuściłem cię. Dobra. Fajrout, chodź tu na dół! Ej, czy ja słyszałem strzały na górze? Nie, to tylko... toaleta. Wiecie co? Ten dom jest troszeczkę ohydny i wygląda jak szczurowski. Znaczy, co? Co ty powiedziałeś na nasz dom? Jest epicki i w ogóle przepiękny, naprawdę, tak. Wcale nie powiedziałem, że jest szczurowski i ohydny. A, dobrze. To proszę, macie tu obiad z moją córeczką. Proszę, adoptowane dzieciaku i córeczko, kochana. Czemu tak na mnie nie... A w sumie, dobra. Mamo, ja chcę ci coś powiedzieć. Tak, córeczko? Otóż, mamo, to jest mój nowy chłopak i będę się nim bawić i w ogóle. Fajrout. Co? Ja nic nie wiem o tym. Halo, tak nie wolno. Ej, dobra, psychofanka ma jedno z bogatszych kont. Oczywiście nic nie będę jej kradł, bo nie jestem złodziejem, ale... Fajrout, widziałam, że siedziałeś na moim koncie. Nie, ale ja nie chciałem kraść, przysięgam. Na harcerza. Ale mnie to nie obchodzi, siadaj tu. Bo co? Fajne w sumie krzesło, co? Przywiążę cię teraz. Nie, proszę, czemu mnie przewiązujesz, halo? Dobra, a teraz się przebiorę, uwaga. Cyk! Nie, ja tak nie będę wyglądać. Fortem, tylko pytanie, czemu ty wyglądasz jak taki nubek? Ej, przestań, mordeczko. Ta psychofanka, ona ze mną mieszka, jej rodzice mnie zaadoptowali. To jest nonsens, oni. Ale Simon, pomożesz mi się jej pozbyć, co nie? O jest, no dobra, Fort, mogę ci pomóc. Kurczę, tak, wiesz co, poczekaj, do toalety muszę iść. O Jezu, Simon, no. Papa. Czemu ona tu jest? Simonku, widzimy się znowu. Ale teraz już będzie po tobie. Chodź tu, mały. Masz. Simon nie wraca już ponad godziny. Co jest z nim nie tak, no? Niemożliwe. Halo, Simon, dobra, wbijam tam. Simon? Simon, gdzie on jest? Czekajcie, włączę lokalizator Simona. Simon, błagam cię, pokaż się gdzieś. Simon. Ej, Simon, coś tam biegło. Simon, co się z tą... Nie, Simon, dlaczego wyglądasz jakbyś miał poszarpane oczy? Co to w ogóle jest? Co to jest za twarz? Simon, nie. Fajru, ty już nie chcę, psychofank, pomocy. Jezu, stary, chodź mi na ręce, uratuję cię, chodź, idziemy do szpitala. Patrz, mam pomysł, co nie? Żeby ją do mnie zniechęcić, musisz przebrać się za dziewczynę i udawać moją dziewczynę. I wtedy ona pomyśli, że już nie będę chciał z nią być i to będzie kozak. Dobra, plan wygląda tak. Simon stoi tam jako dziewczyna, co nie? O tam, co nie? I czeka na mnie. I teraz ja muszę wybawić jakoś psychofanka. Jedną rzecz to kwiaty. O Jezu, komu ja dam te kwiaty? Takiej kochanej osobie. O, to dla mnie, idę do niego. O, dobra, teraz wychodzę. Dobra, on musi to wszystko widzieć, to będzie takie czyste Q. O, proszę, Simonowa. To dla mnie, dziękuję bardzo. Tak, ty jesteś dziewczyną, 100%. Tak, na pewno, dzięki mój kochany chłopaku. Co to ma być? Fajro,
Kaut, czemu mnie zdradzasz? Ja nie zdradzam, my nawet nie byliśmy razem. To już jest jej koniec, to już jest jej koniec. Czemu Fajrota? Zostaw go, zostaw go, zostaw, to mój ko... To był fake, to był fake. Nie, nie kłam. Simon. Fajrota, już się nigdy nie przekonał. Przestań. O, dobra, poszła sobie Simon, o, jest dobrze. Na szczęście, aż mi ubrania zcięło. O Jezu, ona ci wszystko po... Nie, czekaj, czekaj, nie, Simon, nie, 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 nie. O nie. Simon? No i już nie masz dziewczyny i jestem na ciebie obrażona. Idę do domu. Ale to był Simon. Nie, Simon, błagam cię. Nie, Simon, żyjesz? Simon. O Jezu, Fajrot, już nigdy więcej. Sorry. Fajrot, może byś obsłużył panią Pumpernickel? Jaką panią Pumpernickel? Tylko nie ma. Nawet tak nie mów, przecież mam ją w rękach, pani Pumpernickel. O Jezu, dobrze, pani Pumpernickel, czy chciałaby pani herbatkę z wiadra? Ale to nie miał, o, psujesz wszystko. O, dobra, to mam bobo przynajmniej. O Jezu, jakieś bobo zabawkowe. Pani Pumpernickel, weź do rąk Fajrota. A fuj, co to jest? Jakaś obrzydła maskotka. Śmierdzi, ona śmierdzi. Pani Pumpernickel śmierdzi, no. Jak tym śmiesz? Na, przywiązę się raz do krzesła i was tu siedzieć. Nie, nie, ale weź tu pani Pumpernickel. Jest fajna, fajna, tak. Nie, już jesteś przywiązany. Ohoho. A, masz. A, pomocy. A, to boli, to jest jakaś zabawka siekier. A, halo. O, pani mama, a, proszę pani. Ona mnie bije, ona... O Jezu, jaką miałam słodką córeczkę. Czy Fajrot nic złego nie robi? Nie, mamo, ja go biję. Nie, ale proszę, niech pani mnie ratuje. Do widzenia. Nie. Dobra, zostawię cię, ale pobawimy się. Dobra, pobawimy się panią Pumpernickel, która jest siadowa. Dobra, Simon, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, musimy to zrobić. Masz pistolet? Pewnie mam. Dobra, 3, 2, 1, 0. Przychowanka, 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 leżeć, mamy pistolety. A, co wy robicie, czemu mnie atakujecie? Oj, nie wiesz dlaczego i dobrze, że nie wiesz w sumie. A w sumie wiesz, bo jesteś okropna. Dobra, Simon, szybko, szybko robimy sekwencję, cyk, tutaj do więzienia, cyk, zamykamy na kłódkę. Aj, beka z niej. Ej, byka, byka! Ej, pomocy! A, Simon, to była niezła robota. Jak moi rodzice się dowiedzą, to już jest po was. To już jest po was! Simon, właśnie jej rodzice nas nienawidzą. Wiesz co, uciekajmy szybko, nas nie zobaczą. No dobra, racja w sumie. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Hop, do góry, cyk. Okej, teraz powoli, żeby nas mama nie zobaczyła. Ej, dzieci, halo! Dzieci, gdzie jest moja córeczka? Fajrot, Simon, nie widzieliście mojej córeczki? Może? Nie, nie widzieliśmy. Nie. A chodźcie ze mną na dół. Dobrze, ale nic tam nie ma przecież, co nie, Simon? No pewnie, nic tam nie ma. Mamo, bierz ich na karę. A, Simon, tu się nasz koniec. No i idziecie siedzieć, dzieci. Syk. Zamknięte. O, Simon, chyba tu do końca życia będziemy siedzieć, wiesz? O, Fajrot, co to za dinozaur? O, właśnie, nie powiedziałam wam o moim dinozaurze. Chodź tutaj, dino, właśnie tam. Nie, Simon, chowaj się. A, czemu to jest dinozaur? Czemu pomocy? Dobrze, bawcie się tutaj, dziewczynki, ja już idę. Pomocy, dziewczynki, wypuśćcie nas, proszę. Nie. O, dobra, Simon, nie wiem, jak tam się udało wydostać, ale to bolało, co nie? No. Idziemy teraz zgłosić tę sprawę na policję. Halo, panie policjancie! Halo, dzień dobry, zgłaszam się sierżant. Panie sierżancie, czy pomoże nam pan złapać rodzinę, która się nad nami znęcała i wszystko robiła, co nie, Simon? Tak, dokładnie. Mówcie, gdzie jest, idziemy ją złapać. Policjancie, to tutaj, wbijaj, wbijaj, wbijaj. Halo, halo, dzień dobry, przepraszam, proszę się zatrzymać, jesteście zatrzymani. O, dobra, 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 Simon, dawaj ich, bierzemy. A, co się dzieje? Halo, halo, jesteście zatrzymani, stop, idziecie do więzienia za znęcanie się nad dziećmi. O, yeah, Simon, udało się, czaić. To? Fajrot, a dlaczego ty mi to zrobiłeś, no? Za te wszystkie lata. Dobrze, niech pan ich zawija stąd, no. Och, dobra, udało ich się złapać. Ale jak to? Dobra, rodzina, musimy stąd jakoś usiąść, ale to potem. O Jezu, nie uciekniecie stąd, pan to dopilnuje. Tak, jak najbardziej. A, dobra, więc to ma tyle. Udało się ich złapać. Poznasz ich, oni są spoko, wiesz? No dobra, ale... Ach, dobra, zobaczmy. Jezu, stresuję się trochę. Halo, dzień dobry? O, dzień dobry, dzień dobry. Kto to jest? Kogo sobie znalazłaś? I mam dla was kwiatki, proszę, to dla was. Dziękuję. Spoko, fajne okularki, pani tato. No, to co, możesz pani iść do nas, chodź. Tak, spoko. Pani, wiem, że to głupio, że się pytam, a kiedy będzie jedzenie, bo ja jestem głodny. Zjadłbym, kwiatki? Gotujemy obiadek, jak ty się zapoznasz z bratem, dobra? No dobra, spoko, zapoznam się z nim. Z czego będziecie robić obiad? Czy ja tam
Nie, czy to... Dobra, zapoznam się z tym bratem, może będzie spoko. O, ale luzak to jest, siema! Ej, powiemy się, siemka, siemka. Ej, ile masz lat, 10? Czemu taki... co ty robisz, halo? A, nie wskakuj mi na głowę! Zostaw mnie! No dobra, ale pobawi się chociaż moją małpką ze mną. Spoko, tylko pójdę zjeść kolację, dobra, najpierw. Dlaczego on się zaśmiał? Dobra, to jest mega dziwne, nie wiem. Ta rodzina trochę jest jak z horroru, ja chyba chcę stąd spadać, wiecie? Ło, jakie pyszności pani zrobiła, dziękuję za to, naprawdę. Ale... Jest to mój specjał, kurczak w sosie szczurowym. Kurczak w sosie szczurowym? O, czekaj. Szczurowym? Ej, to jest szczur pod naszym... co jest, czemu... Objadłam cię! Nie, to nie, co jest? To jest, ja stąd spadał chyba, wiecie? Ta rodzina jest mega dziwna. Zostałem sam z tą rodziną, nie... dobra, wstanę se. Dobra, pójdę się do toalety, wiecie? Dobra, muszę się załatwić, tak? Dobra, ząbki umyte są przynajmniej... idę jeszcze na kibelek, ale teraz nie pa... co? Gdzie ja wpa... gdzie ja wpadłem? Halo? Halo, rodzice! Co jest? Czekajcie, nie. To jest jakaś poprawna rodzinka, serio. Zobaczcie. Czemu tu jest jakaś lawa? Parzy. Co jest? Ta rodzina jest mega dziwna. Dobra, nawet w kibelku mają tajemne przejścia. Wracam na górę. W końcu się spotkałem z tą Angelika, musisz coś powiedzieć. Twoi rodzice są popaprani, oni mają w łazience jakieś dziwne rzeczy. Irod, no co ty gadasz, oni nic nigdy by nic nie zrobili, to są moi kochani rodzice. O, dobra, chodźmy na tą, już do tej restauracji, bo się z nimi mówiliśmy. Kto tu siedzi, no? Pani mamo i pani tato, co dzisiaj jemy na kolację? Kelner do stolika, proszę. Kelner? Dobra, będzie kelner prywatny, lol, ale kozak. Dzień dobry, co podać? A pana poproszę, pana. Co? Czy pani po... czemu go porwała? Angelika, no już, zjemy go! Co twoi rodzice zrobili? Angelika, no! Nie wiem, gońmy ich! Halo, pani tato i pani mamo, gdzie wy jesteście? Tam uciekli, co jest? Czemu Simona porwali? Na ratunek Simona! Co zrobiliście z Simonkiem, No, gadajcie! Nic, a co? A co macie w lodówce? Czy mogę ją otworzyć? No, zwykłe produkty, jedzenie i Aha, a mogę ją otworzyć? Dobra, przesuńcie się. Co tu jest, Simon, uciekaj stąd! Jezu, oni mnie zjeść chcieli! Jezu, uciekaj! No i przecież nasze jedzenie jest brudne, musi mnie teraz złapać i wykąpać! Nie, co? Co to jest za rodzina? Co ty masz za rodzinę, Angelika, no? Czy oni go gonią? No nie! To tam jest to tajemne przejście po to! Oni tam wrzucają swoje zdobycze, o nie! Simon? Nie, wrzucili go tam. Co wy narobiliście, rodzice? Jeżeli będziecie wrzucać tak ludzi, to Angelika i ja idziemy, co nie, Angelika? Dokładnie, rodzice, przestańcie, co to w ogóle jest? Za to, co teraz zrobiłeś, będziesz następny. Chodź tu! Co? Gdzie jestem? Czy ja jestem w piekarni? Mamo i tato, jeżeli będziecie tak robić z moim chłopakiem, to ja odchodzę z rodziny. Ale zasłużył sobie na to. Dobra, to ja go sama wypuszczę, bo ja chcę, żeby on wyszedł, no. Dzięki, Angelika, dobra. Irod, uciekaj! Dobra, uciekam. Szybko, Angelika, dawaj. Irod, oni nas prawie mają. Angelika, nie martw się, wskakuj tu. Nie wskoczył, tu są za cieszy. Angelika, nie. Nie weszli tu, szybko, Angelika, dawaj. Musimy nad samolot wybiec. Oni nie wiedzą, gdzie teraz jesteśmy. O, dobra, skaczą. Szybko, dawaj. Wylecimy do innego kraju. Irod, ale oni tu wejdą, oni mają GPS-a na mojej nodze. Co? Ta rodzina jest mega dziwna. Dobra, Angelika, mam pomysł. Musimy się zbagować, chodź, szybko. Dawaj, musisz mnie podnieść. Ja cię podniosę i ty mnie, dobra? Wyjdziemy tutaj w ten tajemny pokój, okej? Okay? Dobra, rzucam cię, teraz mnie złap i hop, jestem, dobra, Angelika, dawaj. Teraz cię wciągnę tutaj, dawaj, chodź. Angelika, nie mogę cię wyciągnąć, co się dzieje, czemu? Utknęłam, pomocy, moi rodzice są na dole. Angelika, dobra, wyciągam ją. Nie, kiedy Angelika mam... pomocy, ciągną mnie, O nie, Angelika, nie. Dobra. Mały, tak. Przyznaj się. Nie ma mnie, proszę pani. Dobra, ale dopadniemy go jak wróci. Dobra, uwierzyli mi. Dobra, ale co teraz z Angeliką? Jak mam się stąd wydostać, no? Dobra, udało mi się uciec. Angelika, gdzie jesteś? Halo! Czekajcie, ktoś do mnie zadzwoni. Halo, Angelika? Halo, Firewood, ratuj, moi rodzice mnie mają! Co jest? Dobra, muszę uratować Angelika, biorę pistolet. O nie, skąd wziąłem ten pistolet na kulki? Dobra, jestem gotowy. Czy ja chcę skoczyć? Czy ja na pewno? Dobra! Lecę na ich dom! Dobra, jestem. Gdzie jest dom Angeliki? Szybko. No nie dolecę! Pomocy! Chyba nie dolecę, wiecie. Dobra, gadaj, gdzie jest Firewood, albo cię zjemy, szybko! Nie
powiem wam nigdy! O nie, oni chcą zjeść Angelikę, dobra, szybko! Jak ja mam wskoczyć na górę domu? Okej? Okay? O nie! Ała, nie uczyli mnie parkouru w szkole! Dobra, idę tędy. Mamo, tylko nie moje konto w Roblox, proszę, nie! I usunięte! Nie, oni usunęli jej konto w Roblox, przecież to jest tragedia w ogóle. Dobra, wychodzę, okej, okay, powoli, halo, nie ruszaj się, paniusiu, ty też się nie ruszaj. Stop, ręce do góry, no, raz, dwa. Fireout, przyszedłeś mnie uratować. Tak, pewnie, czekaj chwilę. Dobra, teraz w tym momencie piszecie do supportu Robloxa i oddajecie jej konto. I spadacie stąd, raz, dwa. A, co jest, au! Przecież miałem pistolet, au! Dobra, bierz go, to jest dla niego koniec po prostu, już nie będzie mnie, nie będzie go. Nie, Fajro, tylko nie to. Dobra, młody, skakujesz tam? Ale gdzie? Co? No nie, do tej dziurki. Ja wiem, co tam jest, tam nic nie ma, pani, proszę, nie. Wchodzisz raz. A, no dobra, czyli to już jest koniec. A, trzy, dwa, o, ja żyję. Dobra, nie wpadłem tam. Ej, mogę tędy uciec, co jest? Dobra, tu jest przejście, okej, uda mi się. Ej, udało mi się, jestem, udało się, zobaczcie. Dobra, spadam stąd, idę zezwolić na policję. Tak, tak, proszę ich zabrać do auta. Jak ty to zrobiłeś, młodzieńcze? Jak ty przeżyłeś? Fireout będzie mój, rozumiesz to? Nie, ja go zabieram na dyskotekę, bo tak się umawialiśmy. Nie, ja zadecyduję. Niech jedna weźmie go na jeden dzień i druga na drugi. I on zadecyduje, kto pójdzie z nim na dyskotekę. Haha. O co tu chodzi właśnie? Nie było odpowiedniej ilości chłopaków, żeby iść na dyskotekę, więc zostałeś tam tylko ty. Aha, ale ja nawet tam nie chcę iść. Musisz, ja tam chcę się pokazać w moim stroju. Dobra, niech pierwsza idzie toksyczna. Ej, czekaj, jak ty mnie nazwałaś? Dobra, to gdzie mnie zabierasz na pierwsze spotkanie? Chciałem cię zabrać do gamerskiego roomu. Tutaj często sobie gram na przykład w Among Us. No i różne takie rzeczy, wiesz. Lubisz Among Us? Czy ty oszalałeś? Zabierać mnie w takie miejsce? Ja nienawidzę grać. Nie lubię w ogóle gier. Ale wiesz, że jesteś w grze. Ej, nieważne. A czemu mnie kopiesz? Został. Bo karteczkę kopni mnie. Czemu to robisz? Przecież to jest jakieś głupie, bully mi to przyklei. Mordo, 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 weź. Teraz idziemy tam, gdzie ja chcę. Nienawidzę jej. Ej, kto to jest? Simonek. Siema, mordo. Siema, co tam u ciebie, mordeczko? Miałeś mutację, czy mi się wydaje? Dobra, whatever, Simon, pomóż mi się jej pozbyć, ona jest okropna. Z kim ty gadasz, Z panem sprzedawcą, tak. Wcale to nie jest mój kolega z przeszłości. Simon, błaga, pomóż mi jakoś. Spokojnie, Fireout, zaraz wrócę. Przepraszam panią. Dobra, Simon coś robi. Simon podjechał. Halo, dzień dobry, jest pani zatrzymana, ponieważ pani ukradła loda. Ja nie jestem, pan kłamie. A masz, to jest podróbka. Szybki wstęp, dzisiaj jest live, link w opisie. Zostaw suba, łapkę w górę, wbij na fireout.pl. Bo w niedzielę jest nowa kolekcja. New collection, takie bluzy, takie koszulki. I będą limitowane, także zapraszam, link w opisie. O nie, Simon, Jezu, ona bije policja, to jest jakaś chora. Co tu się dzieje? Czekaj, muszę zabrać auto. Stój, przestań bić mojego kolegę, proszę. Co ona mu robi, ona go dusi, Przestań, powiedziałem. Ona próbuje mnie udusić, chwila. Dobra, wywalam ją tu, szybko, Simon. Stary, ona jest nienormalna. Fireout, czy to był przez cały czas twój kolega? Marsz do mojego domu i z nim się masz nie zadawać. Ja, czy to jest twój dom, ale to jest willa. Ona jest chyba za VIP-a. No, jestem bogata, mój tatuś jest bogaty. A teraz musisz się odkazić, rozumiesz? Właś tutaj. Ale jak to odkazić? Co to znaczy odkazić? No bo wiadomo, co jest teraz na świecie, musisz się odkazić. Dobra, wlazłem, co to jest? To w ogóle mnie nie odkaże, to jest zimne. No bo cię stronowałam, to lodówka. Pomocy, otwórzcie mi to. Zimno, mrozi, zmroziło mnie. Jestem zmrożony. Dobra, otwieram to. Siedziałem tam 5 minut. Wiesz, jak mi zmrozło wszystko? Teraz mnie mrozi, jak na ciebie patrzę. Nie mów tak, idź spać. Ale jest 18 dopiero. Idź spać. Jezu, kim ty jesteś w ogóle? Najgorsza dziewczyna świata, dobra. Siadam sobie tutaj. W sumie to fajne tutaj łóżko. Ej, nie mogę się ruszać. Ej, halo, Simon? Simon tam, czy ja tam? Hej, stary, wróciłem. Fireout, wejdź na ten śpiwór, wyjdziesz stąd. Czekaj, dobra, jest, udało się. Mogę wyjść, nie mogę wyjść inaczej, postaw szybko, ona zobaczy. Fireout, co ty robisz, co to jest? Wyjdę tam do niego. Simon, dobrze, zrobiłeś ją. O nie, ona ma pistolet, uciekaj, nie, Simon, nie, Simon. Masz nie podchodzić do mojego Fireoutika, No, teraz wchodź do sejfu i klik. Zamknięty. Nie, Simon. Kiedyś cię uwolnię, przysięgam. Tylko jak poznam kod. Dobra, Fireout, wbijaj do środka. Dlaczego poszliśmy do salonu? Fireout, zapłacisz za moją piękność.
Co? To najlepszy salon w Polsce. Dobrze, poproszę o śliwającą fryzurę. O, dobrze, jestem tu pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. O, ja ono jest pierwszy dzień. Zawsze pierwszy dzień fryzjerze coś psują. Okej, włoski umyte, proszę pani. Teraz tylko zmienimy fryzurkę. I hop, fryzura zmieniona. Jak się podoba? A, jak ja wyglądam, to jest ohydne. Ja chciałam czerwoną po pierwsze. Już to naprawimy. Proszę pójść na farbowarkę. Słuchaj, jak ona wygląda? Co to jest? O Jezu, nie. O ja, jeszcze na czerwono. Te włosy będą ohydne chyba. Uwaga. O, ej, nie, w sumie nie są najgorsze. Nie, są ohydne. Proszę pani, wyglądam jakbym miała zepsuty włos. No, przepraszam, jest to pierwszy dzień. Fireout, ja za to nie będę płacić, ty zapłać. Ale jak to ja? Ja nawet pieniędzy nie mam. Zapłać. Dobra, Fireout Junior, obejdzie się bez karmy dla ciebie przez jeden dzień. Ja też nic nie będę jadł. Proszę, ile wyjdzie? To salon prestiżowy, więc 100 tysięcy dolarów. Co? Dobra, uciekamy, Fireout. Czy my właśnie obrabowaliśmy salon? W sumie to zrobiła ci ohydną fryzurę, więc uciekajmy. Dlaczego przyszliśmy do jakiegoś doktora? Ja już nie chcę. Musisz zrobić sobie operację plastyczną, bo chcę, żebyś wyglądał jak Justin Bieber, czyli mój idol. Nie, to nie może tak być. O, jest pani na czas. Właśnie umówiliśmy już operację plastyczną. Nie, naprawdę. O, dobra, w sumie ciągle się uśmiecham, nie mogę się z tym śmiać. Dobra, to pójdę, czekaj. Okej, mam nadzieję, że coś fajnego mi zrobi z twarzą, ale nie lubię operacji ogólnie. No to zaczynamy, panie Fireoucie. Teraz to światło. O. Jest pod górą. Jaki on jest śliczny, jak on pięknie wyszedł. On wygląda pięknie. Właśnie, to jest piękne cudo. O czym wy mówicie? Gdzie jest lustro jakieś? Muszę się przejrzeć, no. Nic nie widzę, no. Proszę pana, pan jest tak piękny. Co? Co pani mówi? Czekaj, ja zaraz spojrzę, uwaga. 3, 2, je. To wygląda jakbym był jakimś anime dzieckiem. Ej, wy zmieńcie to. On jest piękny. Nie. To jest ohydne, weźcie z tym. Ja nie będę się nikomu pokazywać przez rok. Okej, to jest mój nowy, znaczy stary dom. Jak ci się podoba? Ja tu nie będę chodzić, przecież ty, co to jest w ogóle? Ale to mój dom jedyny. O nie, z tą twarzą nawet nie będę mówić. Super, będziesz mi wyzywać dom. Chodźmy na dyskotekę, Fireout, testowa, przed balem. No dobra. Dobra, Fireout, ładnie się przybrałeś, idziemy. O Jezu, w końcu, Simon tu jest, ale impra tu jest. Ja, mamy ten, jakieś tutaj napoje. Napoje 18+, o nie, dobra. Wypiję sobie kolkę, i teraz tańczymy. Siema mordo, siema, ej, siema podrubo Simona. Siema wszyscy na tej imprezie. No, fajnie. Czekaj, czy ten chłopak ma na sobie Gucci Gold rzeczy? Jak on wygląda kozacko. O mnie mówisz? Nie, ona mówi o nim? Co? Ale jesteś fajny, serio. O, no dziękuję, ja to Simon. Ej, a mieszkasz w Lamborghini w ogóle? No mam Lamborghini i mam też dom. Fajnie jest, co nie? Ej, a może będziemy razem? Pewnie. Ej, a co ze mną? Halo. No to co, idziemy do twojego Lambo? No pewnie. Ej, Simon, co ty zrobiłeś właśnie? Ej, a co ze mną? Zostawiłaś mnie. O, Simon, stary ma fajny Lambo. W sumie też bym pojechał. Ale jest plus, ona mnie zostawiła. Simon współczuje ci. Dobra, tu powinna być gdzieś. O, jest, cześć. Mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz. Hej, ja cię nie pobiję, co ty w ogóle mówisz? O, ona mnie nie pobije, czyli jest spoko. Czemu brałeś się w garnitur? Bo idziemy do restauracji, please, nie bij, przepraszam. Nie chcę cię pobić. Dobra, whatever, chodźmy do restauracji. Ale to jest fajna, naprawdę, to jest luksusowa restauracja. Czy McDonald's, o tak, yeah. Ej, Simon i to, o nie, oni tu siedzą obok nas. Ej, ty, widzę, że znalazłeś sobie nową panienkę. Czy już mnie nie chcesz? Ty mnie zostawiłeś, dobra, idź. Dobrze, to co byś chciał zamówić? Ja mam trochę pieniędzy, więc kanapkę ze szczurem, bo więcej nie mam, ale dwie. Ja zapłacę. LOL, ty serio za to zapłacisz? Co to jest? No pewnie, jedz. O tak, uwielbiam jeść. Ile jedzenia, za dużo. Ale pyszne. To są delicje. Jeszcze wypiłem tutaj. Padłem pod stół. Dobra, chodźmy do mojego domu. Spoko, chcę zobaczyć. Ej, w sumie ciekawe jaki ona ma dom. Siadaj, będzie hardkorowo. Wow, ej, kozak jest. Co ty robisz, to jest szalone. Wpadliśmy, co ty, Ej, wy, co wy tu robicie na mojej dzielni? Sorry, nie obronię cię, musimy uciekać. Uciekaj, to jest bully. Dostaję, pomocy, ale mnie ogłuszył. Co ty robisz? Zostaw Fireouta. Masz, ej, masz. Czy ty umiesz się bić? No, umiem, znam karate kung fu panda. O ja, karate kung fu panda. Czyli możesz mnie bronić, ale kozak. Fireout, oto nasza nowa willa. Ja, ja mi
mieszkają w jakimś śmietniku. Ej, serio, to jest nasza nowa o ja, czy to jest komputer 3000? Ej, serio, dziękuję ci, że takie coś mi... Ja, ty masz pieski, dobra, gram. Ale ja niestety jestem kidem, co nie? I muszę iść do szkoły, przepraszam cię, więc teraz pójdę do szkoły i się spotykamy jutro, co nie? Dzisiaj muszę zaliczyć malowanie, bo inaczej nie zdam, co nie? Ale to będzie przypał, ja nie mogę nie zdać. Po prostu walczyłem z potworami poza lekcjami i wiecie, był problem z uczeniem się, ale spokojnie, teraz zdam, zobaczycie. Tylko muszę narysować idealny ziemniak. siema. O, i chyba mają takie nogi, mi się wydaje, co nie? Chyba tak, dobra, mój ziemniak jest skończony. Proszę pana, co zostaje? To jest ohydne. Nie zdajesz tej szkoły. Nie. O, czyli wypadam z szkoły, super po prostu. O, Fajru, co się stało? Dostałem jedynkę, wiesz, i wypadam ze szkoły. Spokojnie, moja mama jest dyrektorką. Mamo, załatw tego pana od plastyki. Proszę pana, proszę mu dać szóstkę, daj mu szóstkę. Przepraszam pani, przepraszam. O, daj szóstkę, to jest fajny chłopak. Ja, twoja mama to dyrektorka? Czemu mi tego nie powiedziałaś? A, dobra, piękny dzień kolejny. O nie. Aaaa, Fajrout, wracaj do mnie, zniszczę twoją dziewczynę. O, masz otwarte drzwi, czy nie, zamknięte? O, ona oszalała, kto to jest, to jest toksyczna. O nie, muszę się chować szybko. Gdzie mogę się chować? O, tutaj, dobra. A, no nie. Dobra, drzwi są chyba zamknięte, mam nadzieję przynajmniej. Nie, było otwarte. A, gdzie ona weszła, gdzie ona? O, ja tu stoję, dobra, gdzie ona jest? O nie, wchodzi gdzieś, ona gdzieś idzie. Tam poszła, to jest idealna dziewczyna. O nie, to już jest koniec. Co ja mam zrobić? Może nie będę patrzeć na kamerach, tylko pójdę tam. Uwaga, wbijam. Aaa, gaz usypiający. No i co, one drzwi zasnęły. I ja chyba uciekam do Bloksburga, wiecie? Przepraszam, ja mam na imię Sebastian. Czy chciałaby pani pójść ze mną na randkę? No, mogłabym w sumie pójść na randkę, wie pan? Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję z wokiem i łapkę w górę. To wtedy dostaniesz ciasteczka z fireout.pl, czyli kozackiego sklepu, na którym możesz kupić Panda Juniora, Fireouta Juniora i przedmioty szkolne, tak, polecam. Szczególnie przedmioty szkolne, bo teraz się przydadzą. Zapraszam link w opisie. Ężu, zobacz, mamy szczura, może to dla naszego synka chociaż będzie, bo jesteśmy tacy biedni. Dobra, Halinka, poczekaj, łapiemy go, tak, weźmy, o, chodź tu. Nasz synek się mega naje, jedz, łap go szybko. Jest. O, rodzice, cześć, wróciłem właśnie ze szkoły. Pani dyrektorka się wzywała, mamo, wiesz. O, spokojnie, synku, mamy dla ciebie jedzonko. Jedzenie, tato, serio? Tak, proszę, znaczku, najlepsze jakoś. A, to się jeszcze rusza, nie. A, czekaj, spróbuję to. Ale pyszne, serio, tato, to jest przepyszne. Ale nie wiem, czy to, zjadłem całe, było mega pyszne. To mamo, chodź ze mną do szkoły, bo dyrektorka cię wzywała. O Jezu, synku, dlaczego, to już jest kolejny raz. Proszę pani, będzie musi pani syna wyrzucić z naszej szkoły, nie płacicie w ogóle za jego szkołę, za jedzenie, nic. Zapłacimy następny miesiąc. Przysięgam, proszę pani, proszę nam dać ostatnią szansę. Ale to już taki szósty miesiąc. No to siódmą, proszę, do 7 razy sztuka. Mój synek się załamie, on ma tu kolegów. Mamo, ja słyszałem to wszystko. Proszę pani, proszę nam dać ostatni raz. No niestety nie mogę. Proszę, dla słodkiego Fajruta Juniora i Pandy Juniora. Dobrze, ostatni miesiąc, ale jeżeli nie zapłacicie, wyrzucam was z tej szkoły. Mamo, musimy zarobić. Jest, dziękujemy, proszę pani. Na pewno to dobrze wykorzystamy. Chodź, synku. Tato, dlaczego ty nic nie zarabiasz? Ja mogę za ciebie, ja mogę śpiewać. Ja sam. Bibobob. Bibobob. Zresztą, tato, ja umiem śpiewać wszystko, ja mogę wyżebrać. Synku, czekaj, ktoś do nas puka? Halo, przepraszam, dzień dobry. Tato, to jakiś pan przyszedł. Dzień dobry. Muszę zabrać wam wszystko z domu, albo wylatujecie z tego domu. A właśnie, wylatujecie, was nie stać. Tato, nie. Jak nas nie chcecie, tu mam pismo, naprawdę, ostatni miesiąc. Ja pokoję, właśnie, ostatni, darujcie, zarobię, będę śpiewać. Nie, padać do innego domu, macie przed tym domem. Co? I nowy dom, tato, to fajnie chyba, co nie? Nie. O fuj. Czy to jest nasz dom? Czy to nasz nowy dom? Nie. Mężu, co tu się stało? Pozwól mi pracować, ja zarobię. Nie, Halian, ty musisz się opiekać naszym synem i sprzątać w domu. Proszę, jeśli mi nie pozwolisz, to ja naprawdę się wkurzę i bo nie będziemy mieli pieniędzy na jego szkołę. Ach, Halinka, zgodzę się, ale proszę, niestety nie dbaj naszego domu i synka. Mężu, dobrze, teraz zrobimy normalnie i będziemy żyć jak normalni ludzie. Pójdę do pracy jutro. Dobra, wiecie co, ja muszę zrobić na rodzinę, ja muszę śpiewać, tak, zaśpiewam piosenkę i może zrobić. Halo, posłuchajcie mnie, proszę. Dobra, lecimy, uwaga. Ej.
Ej, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, please! Jezus, gościu, to jest piękne! Dobra, masz Robuxy, dziecko! Yo, ile dostałem? O, $10, dzięki, 20! Ło, dzięki, $20, yo, ale kozacko, dzięki, stary! O Jezu, proszę pana, mogę kanapkę? Tak, koszt kanapki to $20. O, dziękuję, ale pyszne, serio, dziękuję. O Jezu, to mój pierwszy dzień w pracy, bardzo się stresuję, ale dobra. O, moja koleżanka, cześć! O, hej, właśnie chciałam ci powiedzieć, że uważaj, bo szef jest się bardzo wkurzony, wiesz. Dobra, Jezu, mój pierwszy dzień w pracy, mega się cieszę. A, dobra, to wbijaj, powodzenia ci życzę. Halo, przepraszam, dzień dobry, ja tutaj na rozmowę o pracę przyszłam. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ja dostanę tę pracę, ponieważ to jest sprzątaczka, tak? Muszę zadać kilka pytań. Dobrze. Czy ma pani chłopaka? A co to za pytanie? O, przepraszam, ja mam na imię Sebastian. Czy chciałaby pani pójść ze mną na randkę? Co? Jak to na randkę? Już? Co? Jestem najbogatszą osobą na świecie. A, to pan, no tak, w sumie. No, mogłabym w sumie pójść na randkę, wie pan? Proszę, to dla pani bukiet róż. Jest pani mega piękna. O, dziękuję bardzo. Tato, drzwi się znowu zepsuły, to już kolejny raz. Ja tylko odwierzę telewizor, co jest z nim? On wyświetla tylko wirusa, gdzie mama jest? O, jaki słodziak. Tato, no. O, mama! Mama? O, cześć synku! O, i cześć ty mężu biedny, hej. Halinka, skąd ty masz takie rzeczy? Jak ty wyglądasz pięknie? Nie interesuj się i w ogóle nie mów tak do mnie. Synku, o, w końcu mogę opłacić twoją szkołę, wiesz? Mamo, jak? Ale skąd ty masz tyle kasy? No zarabiam w nowej pracy. Ale fajnie, no! A to, super jest! Jezu, Halinka, nareszcie chodź się przytulić! Ej, ty, a masz! Przestań! O Jezu, Halinka, co w ciebie wstąpiło? Dlaczego? Mężu, przestań robić takie głupoty, no. Mój szef jest fajniejszy, znaczy, tak, no, przestań. Synku, w ogóle kupiłem ci nowe mieszkanie, nowy samochód i w ogóle wszystko. Wow, mama, I love you. Gdzie, o, aha, czyli to jest mój samochód nowy, dziękuję, mamo. I to jest niesamowite, co się dzieje. I to jest nasz dom nowy? Wow. Tak, synku, to nasz nowy dom. Mężu, możesz szybciej to nieść, naprawdę! No Halina, staram się, nie widzisz, że to jest ciężkie! Mamo, zostaw tatę, on się stara, co nie? O, a co to za biedne dziecko, he? He? Da ci pieniążki? O, mamo, my byliśmy biedni jak ona, dajmy jej! Biedna! Jezu, mamo, jak ty się zachowujesz? Ale spokojnie! Proszę, to dla ciebie! Dziękuję ci, chłopcze! Dlaczego ty mi dajesz? Proszę, to jest co mama mi dała, kieszonkowe, proszę! Wszystkie masz, dobra, ja idę ten... Mężu, możesz szybciej, bo muszę się, nie mogę się spóźnić do pracy. No Halinka, staram się naprawdę, gdzie ty w ogóle tato, pracujesz? Tato, jak ty przychodzisz z piłą łańcuchową przez to, co ty robisz? Trynku, biegaj szybko do samolotu, żeby tata nie zdążył. Co, czemu? Dobra, wbiegam. Halinka, idę. Tato już wystartował, no nie. O Jezu, tata nie zdążył. Mamo, czemu jesteś taka niemiła dla niego? No bo nie zdążył, jest leniem. Halo, Sebastian, o tak, właśnie myślałam o tobie, wiesz? Kto to jest Sebastian, mamo? Trynku, nie, to pan mechanik, nieważne. Mamo, dlaczego zaprowadziłaś mnie do jakichś lekarzy? Co tu robimy? Synku, mam teraz operację plastyczną. Nie, mamo, a co się stanie? Czy oni cię zmienią w plastelinę? Nie, zmienią mi twarz na piękną, żebym podobała się... tak, twojemu tacie, wcale nie Sebastianowi. Co? Jakiemu Sebastianowi? O co chodzi? Ja nie wiem, nic się nie stanie mojej mamie, co nie? Nie, nie. Uwaga, proszę pani, 3, 2... BOOM! Co wyście mi zrobili? O mamo, co oni ci zrobili? Halo, odmieńcie to mamie. Halo, ja tak nie chciałam. A w sumie ładnie wyglądam, tak stylowo. Nie, mamo, błagam, tylko nie wyglądaj tak, błagam. Ale dobra, zmieńcie mi trochę twarz. 3, 2, 1, zamiana twarzy. Wyglądam pięknie, wow. Dziękuję państwu, zapłacę wam potem. Mamo, ty wyglądasz dziwnie, no, jak jakiś kot, serio. W sumie jest. Dobra, nieważne, wracajmy do domu. O Jezu, dobra, mogę się w końcu stąd zwinąć. Mój synek śpi, dobra? Ej, widziałem mamę wychodzącą, co się tam dzieje? Ej, co? Wyszła tędy, dlaczego ona wychodzi o tej... Co jest? Jak wcześniej rano wyszła? Ej, z kim ona odjechała? Czemu ona wzięła moje auto, które mi kupiła, co? Ej, muszę za nią podążać, szybko! Chodź, będzie mega fajnie! Ej, dobra, oni weszli tam do środka. O, ja się kręcę, dobra, chodzę. Ja, tam jest moja mama, co ona robi, no? Czemu ona jest jakimś gościem? Może on jest, nie wiem, jej kolegą po prostu. Ale jesteś piękna! O, ty też! Chodź, pocałujmy się! Co?
Czemu? Nie, dobra, stąd spadam, ja nie mogę na to patrzeć. Co? Albo dobra, jeszcze na chwilę wrócę, bo widziałem coś tutaj. Dobra, okej. Okay. Czy coś tutaj? Nie, czekajcie. Ten gość jest mega bogaty, to znaczy, że... Jest! To jest jego karta! Mam jego kartę kredytową, dobra. Dam to tacie jako dowód, tak. Dowód, że wiem, znam prawdę. Dobra, skoro mam jego kartę, to może... O ja, ale fajna fura, zawsze taką chciałem. Ja, a ta jest jaka fajna. Dzień dobry, proszę pana. Dziecko, idź stąd lepiej, nie masz pieniędzy. Otóż mam kartę, swoją kartę, tak. Mogę zapłacić? A co bym pan chciał? Chciałbym to, no wszystko. Dobrze, to będzie jakieś 3 miliony, proszę pana. Dobrze, płacę. Cyk, proszę. O, dziękuję, proszę pana. Yo, mam furę. Wydałem mu 3 miliony z kart. O nie, to chyba... Nie, no raczej się nic nie stanie. Jazda! Wbijam do taty, muszę mu wszystkim powiedzieć. Halo, tato. O, syneczku, właśnie zwołałem dla twojej mamusi prezent. Tato, w ogóle ja widziałem mamę z jakimś panem, którym się całowała. Co? Nie, jak to? Nie, to koledzy na pewno musieli być. No chyba tak, racja, masz rację. Dobra, tato, to ja pójdę spać w moim pokoju. Niestety mamy tylko wannę. O, dobra, powrót do domu. Okej. Okay. O, cześć mężu, właśnie wróciłam z pracy. Tak, z pracy. Halik, ale po co kłamisz? Ja wiem, co robiłaś. Co robiłam? Ja byłam w pracy, sprzątałam, tak. Zarabiałam duże pieniądze. Halinka, zdradzasz mnie, ale co z naszym synem? Nie pomyślałaś o nim, on się załamie. Wiesz co, będę przychodzić do synka raz w tygodniu z moim nowym mężem. Nie, Halina, ty jesteś nasz koniec, nie pozwolę ci się spotykać. Z naszym synem nigdy więcej go nie zobaczę. Nie możesz tak robić. Wiesz co, wychodzę stąd do mojego nowego chłopaka. Pa, on jest bogaty i kupuje mi Lamborghini. Co ona mi zrobiła? O, cześć Albercie, wiesz kiedy Sebastian wróci? Wie pani, nie wiem do końca. A co, pani czeka na niego, tak? Tak, właśnie mojego ukochanego Sebastianka. O, czekaj, właśnie chyba wchodzi, słyszę kroki. Halo, Sebastian! Przygotowałeś wszystko na naszą randkę? Kto ty jesteś? Ja jestem dziewczyną Sebastiana. Ja jestem żoną Sebastiana! Co ty robisz? Czemu jesteś w moim domu? Nie, czyli Sebastian? Nie, czyli Sebastian tak naprawdę nie jest ze mną. Nie, Sebastian, co ty mi zrobiłeś? Syku, co my teraz zrobimy? Nie wiem, tato. Mama nas opuści... Ej, czekaj, kto puka do naszych drzwi? Mamo? Halo, synku, mężu, przepraszam, ja żałuję, ja nie chciałam. Jezu, żona, co ty mi zrobiłaś? Nie pozwolę, abyś wróciła, nie. Mamo, jesteś naprawdę chamska. Przepraszam was. Tato, czy pogodzisz się z mamą? O, córeczko, zobacz, to opuszczony kot. Jestem psem, ale mniejsza. Ej, chłopczyku, chciałbyś, żebyśmy cię zaadoptowali? Tak, jest. Mamo, mogę go, proszę. Nie, to był żart z tą adopcją. Co? Żart? A jestem psem. No dobra, jeżeli będzie umieć sztuczkę, zrób jakąś sztuczkę, zaśpiewaj, zatańcz dziecku, no. Ja nie lubię tańczyć, wiecie, że tego nienawidzę, no. Zatańcz, albo nie zaadoptujemy. Nienawidzę tego, ale dobra. 3, 2, 1. Czy zagona Kumana Kumbrynia? Jak oceniacie? Pięknie, piesku, pięknie. Możemy cię zaadoptować, córeczko, bierzemy go. Piesku, masz mleczko, proszę. Ło, dziękuję. Ale dobre, Jezu, dawno czegoś takiego nie piłem. Fajro, to ty jak byłeś mały. O, czy to jest moje zdjęcie jak byłem mały? Ale byłem słodki, naprawdę. To serio ty? No, to ja byłem taki słodki, że szokujące to jest. Dobra, my się udamy na spacer. Wy się pobawcie tutaj razem, ale nie rozrabiajcie. Pewnie, mamo, żadnego rozrabiania. Ja się na tym znam. Ach, dobra, usiadę sobie. O, dobra, rodzice wyszli. Jesteś brzydkim szczurem, jak to moja lalka. Czemu mnie wyzwałaś od szczura? Ej, rodzice by takie coś nie pozwolili. Jesteś ohydny, nienawidzę cię. Podnieś mnie. Dobra, podnoszę, ale dlaczego mam się podnieść? Ach, ale jesteś ciężka. Jupi. Jesteś taka ciężka. Ty mnie wyzwałeś od ciężkich? Nie, w sensie, ja jestem małym pieskiem. Dobra, spoko, zobacz, mam burgerka, chodź za mną. Burgerek, ale zjadł burgerka, jestem głodnym pieskiem. Daj burgerka, daj burgerka. Co? Tutaj, patrz, wejdź. O, jeszcze psia miętka tu jest. O, ale pyszne, ale by to zjadł wszystko. Czy ty mnie zamknęłaś? Hahaha, głupi szczur! Halo, pomocy! Nie! No i odpalamy gaz łzawiący! Wpuściła tu gaz łzawiący, pomocy! Nie mogę stąd wyjść, no! Nie mogę tego kliknąć! umieram!
Halo, co tu się dzieje? Mamo, zobacz, on się zatrzasnął, ta pomocy! Halo, ratujmy go! Pomocy! O nie, to on prawie umiera, weźmy coś z nim zróbmy! Jak to się stało, córeczko? No, on się zatrzasnął, przysięgam ci, tato! O, dobra, bierzemy go do szpitala! Jezu, ja nie wiem, czy on się stąd wyleczy, naprawdę! Dobra, pójdę po szczepionkę, bo pani doktor kazała, ja mu go ją podam! No, chyba ci rodzice nie wiedzą, co robią, ale nieważne! O nie, ona tu jest! Idź sobie! Spokojnie, nic ci nie chcę zrobić, ty małe szczurze! Zobacz, co tu mam! A, to jest szpitalna rzecz, przestań! Czemu mi ty bijesz? Pomocy, pomocy! Rodzice? Córeczko, co tu się działo? Ja tutaj płaczę, on jest taki smutny, pomóżcie mu! Już mamy, córeczko, mamy szczepionkę! Ale ona mnie biła przed chwilą! O, dobra, mają szczepionkę! Dobra, to chyba jest ta! Cyk! Ej, to nawet przyjemne. O, nie czuję się dobrze. Jestem agresywnym psem. Idę spać. Jezu, czemu jest taki duży? To chyba była inna szczepionka, ale dobra, wyzdrowieje. O, w końcu wleciał do wody. Ej, piesku, ile ty wytrzymasz pod wodą? Ja umiem, ile chcę. Ale fajnie pływać pod wodą. O, dobra, 3, 2, 1. O, już nie mogę dłużej. Dobra, to chodź tu, piesku. A masz! Pomocy, ona mnie dusi. Teraz się dusisz. Co się dzieje z nim? Czemu on utonął? Wyciągamy go! Ref? Gdzie? Może już jestem w niebie, może już umarłem. Ratujmy go! On umiera, córeczko, jak to się stało? Mamo, ja nie wiem, on nie umie pływać. O Jezu, żono, chyba już mamy po piesku. Wstałem. O Jezu, to cud, on przeżył. Tato, mamo, to ona wszystko zrobiła, ona mnie chciała utopić. To nie ja, mamo, serio, nie osadzajcie mnie o to. Córko, trochę to podejrzane. Już trzeci raz piesek coś się z nim dzieje. Nie, on sam to zrobił. Nie, ref. Dobra, idziemy do domu, nie gadajcie głupot. Mamo, czy ja mogę spać dzisiaj z pieskiem? No nie wiem, ostatnio coś dziwnie się dzieje z nim, jak jesteś przy nim. No mamo, ale proszę, tato. No, please. Dobra, niech ci będzie, ale to ostatni raz, rozumiesz? Tak. O, nie. Dobra, znowu rodzice się zgodzili. No, co ona robi? W ogóle ona się kręci w łóżku. Muszę się od niej odsunąć. Nienawidzę być psem, naprawdę. Zabiję pieska, dzisiaj piesek zginie. Czy słyszycie, co ona mówi przez sen? Dzisiaj piesek zginie. U mnie zaraz pani z łóżka się obudzi. Co jeśli ona to zrobi? Piesek zginie. Piesku, śpisz? Nie śpię. Wiesz, kogo dzisiaj zufuję? Ufuję? Kogo zufujesz? No, zufuję ciebie. Pomocy! Co ona robi? Pomocy! Ona ma siekierę! Rodzice! Musimy czekać! Nie, rodzice, gdzie oni śpią? Gdzie oni mają sen? Dobra, spadam z tego domu! Ona ma siekierę! Zniszczę cię! Pomocy! Ona nienawidzi psów ewidentnie. Dobra, pewnie zastanawiasz się, czemu wziąłem cię do szkoły, piesku. Tak, ty mnie pobijesz znowu? Wrzucisz do toalety? Nie, musisz podglądać mojego crusha. Crusha? No, jestem z takim chłopakiem i on zadaje się z taką dziewczyną i on chyba w ogóle mnie zdradza. Co ty gada... Co? No dobra, dzisiaj się spotkamy. Czekaj, moja dziewczyna idzie, to nie gadajmy. Hej, chłopaku, Adrianu. Cześć, wcale nie gadałem teraz z jakąś inną dziewczyną. Tak. A dzisiaj idziemy gdzieś razem? Nie mogę, bo mam bilety do kina kupione. Ze mną idziesz? Nie, idę z siostrą, tak. To nie, to jest jego dziewczyna. On ją zdradza, moją panią. Dobra, piesku, coś mi się wydaje, że on mnie okłamuje, wiesz? Ref. Więc musisz go dzisiaj popodglądać. A co dostanę? Dostaniesz skubi chrupki! Skubi chrupki! Dziękuję za jedną. Dobra, będę go podglądać przez cały dzień i całą noc. Teren. Halo, odpalisz mi, chłopaku? Tak, pewnie, wchodź, mam już przygotowany obiad, chodź. A co z twoją
Dziękuję dziewczynom. No, ja jej powiedziałem, że jestem w kinie. O, dobra, słyszę wszystko. O ja, on ją zdradza. Dobra, muszę to nagrać, okej. Okay. No, no to dzisiaj zjemy pyszną kolację. Proszę, to talerz dla ciebie, okej. Okay. O nie, czy oni jedzą kolację razem? O ja. Dobra, muszę się jakoś ukryć, żeby mnie nie zobaczył. O, tutaj jest idealne miejsce. Tutaj, aaa, to mnie wciąga. Dobra, weszli na górę, ciekawe po co. Taram, okej, okay, skradam się. O, czy oni się całują? Oby moja tego dziewczyna nie zobaczyła. Nagrywam to wszystko. Dobra, nagrywam. Ej, psie, co to jest? Czemu on to nagrywa? Aaa, pomocy, gonią mnie, nie, jakoś to zobaczyli. Pomocy, dobra, zwiewam na rowerze, pies na rowerze. Pity internetu, kto to widział? Jest, uciekłem. Dobra, masz wszystko? Nagrałeś? Tak, pokażę ci, ale nie będziesz zadowolona. Zobacz, on cię zdradził. Jak to? No wiem, przepraszam, nie wiem. Gościu był jakiś dziwny. Dobra, chodźmy popracować, przynajmniej o tym zapomnę. O, racja. O, w ogóle dzisiaj pracujemy w McDonaldzie, widzowie. No, McDonald's to było najbliższe miejsce do pracy. Muszę jej pomóc zarobić trochę. Bo już rodzice wyjechali, każda im nam zarobić na jedzenie. O, burgiery się robią, burgiery. Nie mów takich rzeczy, mi się chce płakać. Dodaj tutaj do szyneczki burgera. Dodaj sobie tutaj, pomieszaj tym i zrób pięknego burgera. Okej, pierwszy burger gotowy. Ale dobry. Tak, czy ktoś przyszedł w ogóle? No nie wiem, nie ma klientów, nic nie zarobimy w takim wypadku. O, McDonald's, fajnie, nowy. O nie, to jest to co ją zraziło. Dzień dobry, chciałabym burgera. Dobrze, spoko, już ci robię. O nie, to jest ta, co zdradziła z jej chłopakiem, o nie. Proszę tam usiąść, tak, no. Dobrze. Dobra, piesku, teraz się do czegoś przydasz w końcu, potrzymaj to. Dobra, co to jest, jakaś mikstura, o fuj. Ej, co, wbiłem to, czemu to wbiłeś do burgera? Jeszcze wbij więcej. Ale czemu, to jest jakiś tajny przepis? Cyk, dobra, wbiłem już. Nie, to jest ohydztwo. Nie możesz tego podać. O nie, ona chce to podać jej. Dobrze, pani burger jest gotowy. Jedyne 2 złote kosztuje. O, tak tanio? Dobrze, biorę, dziękuję. Dobra, proszę, podaję. O, okej. Dobra, spróbuję. Oby nie było chydne. Dobry nawet. Ej, czekaj. Coś czuję. Coś czuję! To był burger struci. Co się z nią dzieje? Sorry, że ci przerwę, ale jeśli jesteś stałym widzem, to jest kod FIREROOT5 jeszcze do soboty na 5% zniżki na fireroot.pl. Serio, jeśli dotrwałaś, to zapraszam cię, bo tam są kozackie koszulki, nowy materiał. Jest metka FIREROOT, a w ogóle są kozak podusy. Link w opisie fireroot.pl. Co jest? Pomocy! Musimy uciekać, co mam robić? Nie, ona się dalej powiększa. To ona będzie w dziecko, trzeba się powiększać. Nie, co ty narobiłaś? O Jezu, chyba dzisiaj nie zrobimy pieniędzy. No racja, uciekajmy stąd lepiej. Co ty jej zrobiłaś? To jest mutant jakiś. Jezu, wystaje jej głowa z tego McDonald's. To była tyle, nigdy więcej. Pop. Jezu, jakie mam piękne dzieci, jeszcze trójaczki, jakie super. Trójaczki? Czy my mamy braci? Co jest? Pani się poszczęściło, ma pani 3 szczęśliwości w życiu. Chowam je wszystkie razem i będą najlepszymi braćmi na świecie. Dobra, Robert, jesteś gotowy? Przebierasz się za lekarza i porywasz dzieci. Dobrze, Juliet, jestem gotowy. Porywamy je i wychowujemy na własne. Dobra, lecę. Dobra, przebieram się za lekarza, cyk. Mamo, kocham cię, mamo. Kto to jest? Dzień dobry, proszę pani, muszę wziąć te dzieci do policzenia, mogę? Nie jest pan naszym lekarzem. Mamo, nie, mamo. Tak, ale jestem na chwilę na zastępstwo, proszę mi je dać. A tak serio, was porywam. Zostaw moje dzieci. Jezu, jest za szybko. Dobra, wsiadam, Halina, jedź, bo policja jedzie, mamy je. Co się dzieje, halo? Wiecie, dlaczego jestem przed paszczą rekina i zaraz tam spadnę? Bo na fireroad.pl w ten piątek odbędzie się live. Wtedy zakończy fireroad.pl na jakiś czas. Także jeżeli chciałeś coś zakupić, chciałaś, to do tego piątku ostatni moment. I za każdą łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, rakieta będzie miała jedno paliwo i my wlecimy w kosmos. Dobra, policja nas goni, ale mam na to sposób. I 3, 2, 1. Halina, podpalaj, dobrze, podpaliłaś jej mu auto. Jedziemy. O, dzieci, dobrze was wychowamy. Nie. Według moich obliczeń liczba apokalipsa dziewczyn jest niemożliwa. Jezu, po co gadasz głupoty? To jest tylko film, rozumiesz, no. Czasem myślę, jakbym był adoptowany, mamo, naprawdę. Mój jeden brat jest bulerem i ciągle mnie bije. Chodź tu, mały. Mamo, pomocy. Nie, Albercik. Właśnie, Albercik został mnie. Mamo, ja czasem sobie wyobrażam, jakbym był adoptowany, wiesz, o co chodzi. No.
co? Nie jesteś w żadnym stopniu. Kochamy cię jak każdego z naszych synków i nigdy byśmy cię nie ukradli. Według moich obliczeń wynika, że nasza mama kocha mnie o 10% bardziej niż ciebie. Ej, zaraz ci przywalę, Albercik Einstein, no. Wyliczyłem również, że ta piłka poleci w twarz Albercika Długiego. Albercik, nie, przywaliłeś mu. W sumie to dobrze, bo nas ciągle bije. Chodźcie tu. Tu, uciekamy. Czekaj, Simon. Tutaj Bobku Bully, tu idzie, co mamy zrobić? Ha, on nas pobije. Możemy go zamknąć, tak pokażę obliczenia. Jak zamknąć? Zobacz, tu są nasze robuxy. No właśnie, wskocz tam, to są robuxy, proszę, no. O, wskoczył, dobra. Jak on tam wskoczył? Czy to obliczyłeś, że w tej ścianie jest dziura? Dokładnie i teraz nie możesz stąd wyjść, dlatego chodź. Halo, wypuśćcie mnie, jak wyjdę, to biję. Simon, on nie wyjdzie stąd na pewno? Nie, na pewno nie. O, to dobra, wracajmy do mamy. Dobra, klikam to i bęk, masz milion bobuksów, proszę. Milion bobuksów na końcu, wow, dzięki bracie, jesteś najlepszy, serio. No wiesz, mamo, chciałem się zapytać trochę dziwne pytanie. Dlaczego jesteśmy niby rodziną, a masz inny kolor włosów, he? No bo byłam u fryzjerki, przemalowałam i wiesz, tak no. A mamo, a dlaczego ja mam jestem taki niższy od ciebie troszeczkę? No tak dziwne, no. No bo jesteś jeszcze mały. A dlaczego ty nie masz uszu jak ja, takich fajnych, No bo ja sobie odkleiłam je. Dobra, bo czasem myślę, że jestem adoptowany. Dobra, to ja idę, wcale nie myśląc, że jestem adoptowany. Ryszard, on się domyśla, musimy mieć plan. Proszę trojaczki, mama wysłała nas do fryzjera, żebyśmy zostali obcięci. Ale czemu jak ona chce być, żebyśmy byli obcięci? Ej, to troszeczkę podejrzane, dobra. Proszę pani, przyszliśmy od mamy, proszę tutaj karteczka. Dobrze, proszę tutaj usiąść na siedzeniu. Dobra, to ja pójdę pierwszy, okej, cyk. Ho? Mama kazała was tutaj wystrzec, jak ona wygląda. Ej, dlaczego jak mama? Ja nie chcę jak mama. Uwaga, 3, 2, 1. A czemu jak wyglądam jak zwykły nubek? No, to nawet nie wygląda jak mama. No tak, mama kazała. A czekaj, jeszcze musisz pomalować włosy. Jezu, no, jak ja wyglądam. Ej, bracie, wyglądamy prawie tak samo, siemaneczko. No, ładnie wyglądasz. Wyglądamy jakbyśmy mieli banany na głowie po prostu, no, tak to wygląda. Wygląda nasz brat? Ja, czemu on ma zielone włosy? A, pierwszy dzień w szkole, oh yeah. Chyba dostanę sobie szóstkę. A ja komuś przywalę, bo to uwielbiam. O, dobra, zanim jeszcze do szkoły ja pójdę coś wyrzucić do śmieci, to wy już idźcie, bracia. O, dobra, o, brak kula mięsna, hop, okej, wrzucę. Ktoś tam siedzi? Synek, to ty? A, co to jest? To się działo w śmietniku, pomocy! A, synek, chodź tu, oni cię porwali. Aha, pomocy! Synek, wróć do mnie. Pani dyrektorko, pomocy, proszę mnie zablokować. To nie wiem, kto to jest, no. Proszę mnie wpuścić, to mój synek. Nie, proszę stąd wyjść, albo wezwiemy policję, raz, dwa. Jak wy traktujecie ludzi w tej szkole? Dobra, idę. Jezu, jaka dziwna pani. Jest, bracie, widziałeś to? Nie. Ja widziałem, ale bym jej przywalił za to. O Jezu, naprawdę, mega dziwne. Mówiła, że jest moją mamą. Idę sobie na autobus, bo do domu muszę dojechać po szkole. Czekajcie, co ja tam widzę? Moi rodzice, ej, przywitam się z nimi. Ej, Halina, zobacz co mamy. Hop, szybciej. Ej, co jest? Czy oni coś kopią? O co tam chodzi? Ej, czemu oni są na grobowisku? Ej, ona coś kopie, co jest? Ona kopie grób? Ej, dla kogo ona to kopie? Może mama tam pracuje, he? Dobra, podejdę troszeczkę bliżej. O nie, zaraz mnie zobaczą. Spróbuję ta. Dobra, jestem. Dobra, Halina, wrzucam. Czy oni mają Fireouta? Ej, oni mają mnie tam w rękach. Co jest? O co tu chodzi? Nie, no tak to nie może być. Co oni zrobili? Dobra, Halina, spadajmy stąd szybko. Spadaj. Co jest? Czemu oni wrzucili moją podróbkę tam? Sprawdzę to. Ona leży? Ona tam leży. Dobra, zejdę tam. Czy coś? O, tknę tego. Dobra, to nie jest człowiek, to jest jakiś robot chyba. Ej, ty, miał karteczkę, przeczytam to. Nie jesteśmy prawdziwymi rodzicami tego dziecka, ale i tak je kochamy. O nie, co ja przeczytałem? Jestem adoptowany! No Jezu, czemu? Tu jest moja podróbka. Dobra, biorę ją, ona wygląda nad spoko, będę mógł do... Nie, co tu się odwaliło? Dziecko, chodź tutaj! A, to ta stara pani, pomocy! Co jest? Wracaj, tu jesteś moim dzieckiem! Ona gada, czemu ja nie jestem jej dzieckiem? Dobra, spadam na górę, spadam. Nie, ona wchodzi, co ja mam zrobić? Czy ja mogę? Nie, dobra, wchodzę na górę. A, szybko. Nie, ja nie zdążę, ona mnie zniszczy. Ja nad nim kto to jest. Dobra, zrzucam Fireouta. Dobra, spadł. Dobra, skarbeńku, już cię mam. Chodź tutaj na rączki. Nie, skaczę.
Witamy w Brookhaven News. W dzisiejszych newsach trójka dzieci została porwana. Trojaczki od tej mamy. Oto tej mamy. Tak, ona jest z nami dzisiaj na wizji. Proszę coś powiedzieć. Oddałeś mi moje dzieci, to porwali ich, tak. Fajron się jeden nazywał, tak, tak go nazwałam. Dokładnie, także uważajcie na siebie i te dzieci, które są tam, proszę się do nas zgłosić. Jezu, mamo, widziałaś, to jest mega strasznie. Trojaczki, jeszcze Fire. Ej, czekaj, ja się nazywam Fire. Ten telewizor to jest na żarty, wszystko zobaczę, a taniec zaraz. Mamo, czy ty próbujesz odwrócić moją uwagę od telewizora? Czy ja słyszałem trojaczki i Fireout ukradzeni? Nie. A ci to przecież oni powiedzieli tam pizza i ananas. Pizza i ananas, moje nieulubione połączenie, ale lubię to nawet. Wjeżdżamy, raz, dwa, wjeżdżamy. Dobra, to tutaj prawdopodobnie jest, tu jest moje dziecko, proszę, wejdźcie i przeszukajcie ten dom. Dobrze, już wchodzimy, nie ma sprawy. Mamo, czemu przed naszym domem jest policja? Ty musisz się schować szybko, bo cię nam zabiorą mieć. Co, schować się? Halo, mamo, o co chodzi? Dobra, spadam tutaj, szybko, hop, okej, na górę jak? Dobra, jestem, okej, zamykam. Jest, przycięło mi głowę, pomocy, Halo, proszę pani, musimy przeszukać to mieszkanie, ponieważ tu podobno są dzieci, które nie są wasze. Nie przypomina nic takiego, ale możecie przeszukać, nikogo tu nie będzie. Jejuniu, jak ja mam się schować? Przecież policjanci w windzie weszli. Dobra, czekajcie, ma pomysł. Tutaj chyba zamknęliśmy. Tak, tędy można. Jo, to jest idealna kryjówka. Ej, co jeżeli... O nie, teraz się wszystko łączy. Rodzice mnie ukradli. Chyba? Albo nie, nie. Słyszałem coś tam, Ryszard, chodź. O nie, szybko tędy. Co ja narobiłem? Dobra, nie wiedziałem, że to zrobię kiedykolwiek, ale muszę. Do kibelka. O nie, dobra. Nie zobaczą mnie. Dobra, Ryszard, tutaj chyba... nie, nikogo tutaj nie ma. Dobra, chodź. Chyba tutaj nikogo nie ma. O ja, oni tam gadają, serio. Mamo, o nie. Czemu ja tu wyszedłem? Co mi odbiło? Ej, to dziecko, łapci! Nie, to jest tylko nasz zwierzak domowy, tak? Tak, jestem kotkiem, miau, miau. Nieprawda, to jest dziecko, łapcie go! Wy jesteście zatrzymani do końca życia. Dobra, rodzina, uciekajcie, stop, policjanci, stać! To co ty robisz? Czy ty poświęcasz się dla nas? Dobra, mamo, uciekajmy, dawaj, chodź tu, szybko. O Jezu, tato, dziękuję ci bardzo. My idziemy, mamo, czemu jesteśmy w car dealershipie? Jaki to ma sens, no? Dobra, przypomniało mi się to. Dobra, zejdźmy. O tak, uwielbiam tą miejscówkę, to wasza? To oni nas znajdą, to już jest koniec. Mamo, jak to już jest koniec? Mamo, słyszę sygnały, o nie, to już jest nasz koniec. O nie, dobra, biorę pistolet, będę się bronić. Policja wychodzi stąd. O nie. Dobra, mamo, poddajmy się lepiej, to chyba jest niebezpieczne. O nie, weszli. Do góry stać. Syneczku, to ja, twoja prawdziwa mama, tamta zostanie zatrzymana. Nie, mamo, nie, proszę tylko nie to. O nie. Dobra, wracajmy, mamo, w sumie to oni mnie ukradli, więc żartowałem. Tak naprawdę nie dałbym rady bez mamy żyć. Wbijam tam, halo, policja, bang. Strzał. Ziemia. Czy to był Simonek? Dobra, biegnę. Mamo, uratuję cię, chodź tutaj. Bum! Jest uwolniona. Dobra, mamo, uciekamy. Szybko. A masz, nie lękaj mojej mamy. Dobra, spadamy.